Reset Obywatelski. Witam Państwa, nazywam się Konrad Szyłajski. Zapraszam na cotygodniowy program na WSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Ta rozmowa jest nagrywana u mnie w moim gabinecie do pracy, a będzie na antenie, czy właściwie na YouTubie od wtorku od 17, a potem dowolnie mogą Państwo odsłuchać albo nawet obejrzeć. Program realizuje Asia, zwana u nas Asiatorem. Przypominam, że ten kanał to jest Reset Obywatelski, miejsce dla wszystkich tych, którzy mają wątpliwości, chcą czegoś się dowiedzieć, zadają pytania i przez swoje komentarze lub wątpliwości wyrażone w pytaniach mogą mieć wpływ na to, o czym tutaj mówimy. Jeśli Państwu się podoba to, co robimy, to odsyłam na zrzutkę na działalność Resetu. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami lub wpłacić nawet najmniejsze kwoty. Wszystko jest opisane pod takim adresem zrzutka.pl/z/resetobywatelski. Można nas oglądać, słuchać w wielu innych miejscach. Informacje są i na Twitterze, i na Facebooku, i są podcasty. Zapraszam, żeby lajkować oczywiście. I mam nadzieję, że Państwu się podoba to, co robimy i będą Państwo chcieli przekazywać informacje dalej o tym, że istniejemy i że tutaj są różne ciekawe tematy i ciekawe opinie. Dzisiaj kontynuujemy coś, co już było naszym tematem, ale udało nam się tylko omówić wstęp do właściwie sprawy, która mnie szczególnie interesuje. Mianowicie ja w tej chwili pracuję nad scenariuszem filmu o wyprawie Józefa Rettingera do Polski w roku 1944. To jest historia dość już odległa, ale mająca pewnego rodzaju taką wartość ponadczasową, ponieważ problemy, z którymi zderzył się Józef Rettinger, którego sylwetkę nakreśliliśmy tutaj, są problemami bardzo podobnymi do tych, z którymi dzisiaj się borykamy. Przypomnę, że Rettinger to był wybitny, zakulisowy polityk, przyjaciel generała Sikorskiego, on go uratował, kiedy Sikorski we Francji był z wojskiem, a Niemcy już tam się zbliżali w 1940 roku i przewiózł do Anglii, bo znał dobrze Anglików, tam miał mnóstwo przyjaciół, łącznie z Winstonem Churchillem i stał się od tej pory taką szarą eminencją polityki polskiej czasów wojny. W 1944 roku w marcu wyleciał do Polski najstarszy z tych zrzutków cichociemnych. On nie był cichociemnym sensu stricto, tylko był cichociemnym jakby dołączonym do takich naszych żołnierzy, których było 316 bodajże, ponieważ chodziło o to, żeby mógł zrealizować swoją polityczną, dyplomatyczną, tajemniczą misję. No a wtedy trudno było inaczej się dostać, więc poleciał Dakotą, wyskoczył ze spadochronem i zaraz będziemy o tym bardziej szczegółowo opowiadali. A naszym dzisiejszym gościem jest historyk, specjalista w tym zakresie, autor takiej fundamentalnej pracy wokół misji Józefa Hieronima Rettingera do kraju, kwiecień, lipiec 1944, Władysław Błuchak. Władku, zapraszam Ciebie do naszej rozmowy. Witam wszystkich serdecznie. Już ominę tytuły wszystkie szlachetne, które można przeczytać w internecie, kim ty jesteś, bo pełniłeś wiele różnych stanowisk i jesteś doświadczonym historykiem publikującym swoje efekty swoich badań. Jak Państwo macie ochotę, to oczywiście możecie z tym się zapoznać w taki sposób, żeby sięgnąć po prostu do internetu, a ja będę chciał po prostu iść do przodu, żeby nam z moją pewną pomocą, bo też już trochę na ten temat wiem, żeby nam Władysław Błuchak opowiedział, co się działo w marcu 1944 roku
Począwszy od momentu, kiedy zostawiliśmy Józefa Rettingera w poprzedniej naszej rozmowie. Było to na lotnisku wojskowym we Włoszech, w Brindisi. Rettinger, mający na sobie brytyjski mundur, dokument głosił, że to jest kapitan Paisley, jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze w dodatku ten kapitan miał czarną maskę zasłaniającą twarz. I w takiej tajemniczej formie rozpoczynała się ta eskapada, ponieważ chodziło o to, żeby tego Józefa Rettingera nikt nie poznał. Oczywiście to zwróciło uwagę wszystkich tych, którzy tam obecni byli, z miejsca polski wywiad, który niekoniecznie był zadowolony z tej misji, bo to była misja bardziej taka polityczna od premiera Mikołajczyka, a nie do końca zgodna z życzeniami wojskowych. I ta misja właśnie w ten sposób przez tę tajemniczość się niejako zdemaskowała. No ale to Władek niech opowiada, bo on wie lepiej, bo on był w tych wszystkich archiwach i, że tak powiem, psuł sobie oczy czytając te dokumenty. To ja już nie będę jakichś tam drobiazgów pytam, czy to była Dakota, czy Halifax na tym etapie. Dakota on wracał i to też nawet nie była Dakota, tylko jego odmiana wojskowa, także to są takie różne drobiazgi, które historyk lubi tam sobie czasem wychwycić. No, mówimy tutaj o wiośnie 1944 roku, tak naprawdę ta misja oczywiście zaczyna się wcześniej, także też ta tam marzec, kwiecień, natomiast tak naprawdę to jakby no, te początki to jest jeszcze koniec 1943 roku, no, ale o tym żeśmy właściwie rozmawiali. Dobrze by jednak tutaj może na początek wyjaśnić właściwie dlaczego ta jakby kontynuując jakby tą narrację, którą żeśmy już tutaj wprowadzili, dlaczego właściwie ta misja od początku wzbudziła takie wielkie kontrowersje. No to trzeba jakby przypomnieć, że po śmierci generała Sikorskiego w tym słynnej katastrofie w Gibraltarze nastąpił pewien rozłam w kierownictwie polskiego państwa na uchodźstwie i były tak w skrócie mówiąc, że tak powiem, ten nurt wojskowy, który opierał się w dużej części, mimo wszelkich prób Sikorszczyków, że tak się wyrażę, pozbycia się z wojska czy ograniczenia w wojsku wpływów sanatorów i czyli tych zwolenników powiedzmy przedwojennych władz w Polsce, tych takich powiedzmy, że półautorytarnych, którzy mieli bardzo specyficzne podejście i bardzo specyficzną historię i też w tym czasie też z dużej części zbliżali się do pozycji takich bardziej narodowo-demokratycznych i, no i była taka grupa, która była związana z Mikołajczykiem, której główną siłą i oparciem był Ruch Ludowy, chociaż to oczywiście jest pewne uproszczenie i tutaj nie chciałbym tu wchodzić w wszelkie szczegóły, bo można i tam znaleźć zwolenników tego kierunku, wśród zwolenników tego kierunku różnych ludzi, którzy wywodzili się z różnych tradycji, także narodowej no to już raczej nie piłsudczykowskiej, ale no, tutaj już nie chcę tutaj w jakieś wielkie, daleko idące szczegóły wchodzić, no, ale krótko mówiąc, pojawia się tutaj takie napięcie, które ma charakter polityczny, które ma swoje jakby korzenie jeszcze w sporach epoki międzywojennej, ale też ono w tym momencie nabiera pewnego charakteru sporu merytorycznego o stosunek do porozumienia się z ewentualnego porozumienia się z Sowietami i jakby odpowiedzi na pytanie, jak Polska ma tą wojnę przegrać, bo to, że Polska wojnę przegra, mimo że jest w obozie zwycięzców, to już dla wszystkich mniej więcej od 1943 roku jest oczywiste, tylko jest pytanie takie, jak właściwie mamy się w tej sytuacji zachować, więc część polityków w zasadzie kieruje się już w kierunku dawania świadectwa, tak, że krótko mówiąc trzeba bronić imponderabiliów, nie można ustąpić stronie sowieckiej w żadnej sprawie i po prostu trwać na tych, w tych takich wyobrażonych okopach Świętej Trójcy, mówię to bez ironii, wiele osób uważało to za jedyną
odpowiednią, godną postawę w takiej sytuacji. Można powiedzieć, że czołową postacią, która, że tak powiem, symbolizowała ten sposób myślenia, był ówczesny wódz naczelny, który zastąpił na tym stanowisku Sikorskiego, czyli generał Kazimierz Sosnkowski. Natomiast symbolem jakby drugiego sposobu myślenia jest no, pomysł na jakąś tam politykę, nazwijmy to realną, tak zwaną, czyli krótko mówiąc, no tu jakby z tym myśleniem wiąże się osoba Mikołajczyka i no to tutaj, czyli ówczesnego premiera rządu na emigracji, jakby przywódcy jakby tego, powiedzmy, cywilnego, cywilnej części polskiej administracji, też oczywiście w pewnym uproszczeniu, bo że tak powiem, Mikołajczyk jakby, no tam były różne nurty, ale wszystko jedno. Mikołajczyk to jest takim symbolem tego sposobu myślenia i on też jakby to nie oznaczało kompletną kapitulację wobec strony sowieckiej, ale jednak otwarcie się na pewien dialog, na pewną rozmowę i też pewna, i ten dialog oczywiście musiał się toczyć wokół sporu granicznego. Trzeba też sobie powiedzieć jasno, że nasi anglosascy sojusznicy mniej lub bardziej otwarcie powiedzieli, że nie będą wchodzić w spór z Rosją, już nie mówiąc rozpoczynać z Rosją wojny, o to, którędy ma właściwie przebiegać polska granica wschodnia i jakby starali się ten sposób myślenia Polakom jakby tłumaczyć w sposób bardzo brutalny. To robił sam Churchill, bo uważał, że to jest Churchill, uważał, że to jest dla dobra samych Polaków, bo wedle ich rozumowania, czyli Churchilla, Edena, ale także Amerykanów, o czym tutaj już mieliśmy okazję rozmawiać, samego Roosevelta, że tak się wyrażę, było takie myślenie, że Polska no nie ma innego wyjścia w danej konkretnej sytuacji, kiedy jest rzeczą oczywistą, że to wojska sowieckie wyrzucą Niemców z Polski, jak tylko dogadać się na możliwie dogodnych warunkach z Sowietami, mając za cel jakby, no, że w jakimś sensie milcząco przyjmując, że nie da się uratować niepodległości bez jakichś ustępstw. Dobrze, Władku, pozwolisz, że ci przerwę, bo trochę o tym już poprzednio mówiliśmy. Tak, ale to przyznam, że ja taki tutaj tak, długi wstęp wygłaszam, ale w sumie zmierzam do tego, z czym ten cały, bo usiłuję w ten sposób wytłumaczyć, dlaczego jedni uważali tak właśnie, jak ja w skrócie powiedziałem, jak uważał Mikołajczyk, przy wprowadzeniu wszelkich zastrzeżeń, że to jeszcze trzeba pamiętać, że to wszystko się dzieje dynamicznie, że jakby no cały czas sytuacja polityczna Polski, sytuacja wojskowa na ziemiach polskich i wokół Polski się zmienia się sytuacja w Europie. No nas, no już nie, tak powiem, to jest bardzo złożony obraz, który usiłowałem tutaj wepchnąć, ale żeby wytłumaczyć najprościej, dlaczego w masce występował Rettinger i w mundurze brytyjskiego kapitana, tak? Że tak powiem, leci w masce i dlaczego to Brytyjczycy go przerzucają, a dlaczego śledzi go polski wywiad, który nawiasem mówiąc z tymi Brytyjczykami jak najbliżej jednocześnie współpracuje jako najbliższy ich sojusznik. No to jest cała sytuacja pełna rozmaitych paradoksów, natomiast no, bez wyjaśnienia tego, że no, jest to właśnie to napięcie bardzo ostre, ponieważ zwolennicy w uproszczeniu tej niezłomnej linii generała Sosnkowskiego uważają taką postawę ustępstw wobec Sowietów za zdradę, natomiast ci drudzy uważają postawę Sosnkowskiego za głupotę, tak upraszczając i sprowadzając do tego słynnego powiedzenia zupełnie z innego kontekstu, że tak powiem, wybitnego rosyjskiego polityka Milukowa, ale to rozróżnienie w polityce i ten spór w polityce między, że tak powiem, zasadami, a
realizmem to jest coś obecnego odwiecznie i, że tak powiem, w różnych się znajdującego odsłonach. No w każdym bądź razie to nie cały wywiad oczywiście ściga Rettingera, tylko część jego oficerów wykonując polecenia, no, płynące z najbliższego otoczenia naczelnego wodza, czyli Sosnkowskiego. Wszystkie strony zaprzeczały, jakoby Sosnkowski sam osobiście był wtajemniczony w jakiekolwiek próby no, utrudnienia misji Rettingera. No, że tak powiem, zaprzeczały temu. Dlaczego zaprzeczały, to za chwilę pewnie o tym będziemy rozmawiać, no ale w największym skrócie mówiąc, w imieniu jednej z tych grup, żeby wytłumaczyć ich, jej stanowisko i realną sytuację sprawy polskiej, na swoją, że tak powiem, na swój własny wniosek i ze swojej własnej inicjatywy Rettinger wyrusza do Polski, ale jakby tę misję wspierają Brytyjczycy, albowiem uważają, że tego typu misja będzie korzystna z ich punktu widzenia i korzystna dla samych Polaków, którzy dzięki temu dowiedzą się, co właściwie jest grane, bo rzeczywiście można powiedzieć tak, że Polacy mają pewną skłonność do idealizowania naszych sojuszników wszelkiego rodzaju i ich intencji, a potem głębokiego rozczarowania, kiedy ci sojusznicy kierują się własnym, a nie naszym interesem narodowym, i to jest jakby odwieczny problem z polską polityką. No tak, ale Władek, to jest polityczne tło i ten podział na grupę wojskowych bardzo radykalnie odcinających się od rozmów z Rosjanami. Nie tylko wojskowych, ale też polityków, ale generalnie rzeczywiście oparciem w tym konkretnym momencie przede wszystkim w strukturach wojsk. Mieli oparcie w armii, a w dodatku ta armia w dużej mierze składała się z żołnierzy pochodzących z terenów, które gdyby przyjąć ten punkt widzenia, wpadłyby, zresztą potem wpadły rzeczywiście w ręce Rosjan, w związku z czym ci ludzie nie mieli dokąd wracać. Trochę trudno się dziwić, że nie bardzo byli skłonni akceptować pomysłu, że ta część Polski, w której oni mieszkali, czy Rzeczypospolitej, już nie będzie Polską, prawda? A to była blisko połowa, czy nawet więcej niż plus minus połowa Polski przedwojennej. A druga grupa z kolei była grupą realistyczną, w tym sensie, że uważała, że i tak armia rosyjska czy radziecka zdobędzie tę część Europy, no bo nie ma żadnego innego wojska w okolicy. W związku z tym ich się stamtąd nie wypędzi, no to trzeba się już zgodzić na tę granicę na Bugu, no bo to jest fakt dokonany i co więcej, jeśli się nie dogada ze Stalinem, no to on wprowadzi reżim, który będzie reżimem przez niego narzuconym, a oni kombinowali, i taki był sens tej misji Rettingera, żeby znaleźć kompromisowe rozwiązanie, żeby trochę było tych polityków takich no, nie sowieckich, a trochę żeby komunistów, żeby Stalin zaakceptował to rozwiązanie. Jak rozumiem, to jest ta sytuacja, ale ja bym chciał, żebyśmy jeszcze oczywiście wrócili do polityki i tego szerszego spojrzenia, ale żebyśmy teraz wsiedli do tego samolotu z Rettingerem w masce, z Tadeuszem Chciukiem, pseudonim Celt, i żeby jakby szli z nimi. Bo ja ci powiem, dlaczego tak bym chciał. Po pierwsze, w życiu to jest tak, że my obcujemy nie z wielkimi pojęciami, tak, tylko ja rozmawiam z tobą tak, konkretnie. I chciał Rettinger, pseudonim wtedy Salamander, a miał jeszcze tożsamość kapitana Paisleya i dokument na nazwisko Brzoza, prawda? I leciał ten Tadeusz Chciuk, który miał pseudonim Celt, ale tak naprawdę jeszcze miał kartę na jakieś tam inne nazwisko. Generalnie tych dwóch ludzi leci do Polski, tak? Ten lot zaczyna się wieczorem w Brindisi i przez Włochy i te wszystkie kraje po drodze nad Tatrami przylatują, wlatują na terytorium Polski, widzą Zakopane. Zakopane jest o tyle istotne, że gdyby to Zakopane nie byłoby w polskich rękach. Dzisiaj byśmy jeździć na
chociaż wtedy to były Austro-Węgry i one byłyby w rękach węgierskich, prawda? Ale w XIX wieku, pod koniec XIX wieku był proces. Ojciec Ettingera, adwokat pracujący dla hrabiego Zamoyskiego, namówił tego Zamoyskiego, żeby się procesował o ten kawałek Tatr i aż do Morskiego Oka zostało to w rękach Zamoyskiego, czyli w rękach polskich. I Ettinger jak leciał tym samolotem, to o tym myśli i chyba nawet rozmawia o tym z Celtem. Także ci dwaj panowie nie tylko mówili o ojczyźnie, granicy, ale o różnych innych sprawach. Po drodze jeszcze artyleria niemiecka, czy samoloty niemieckie im groziły. O ile wiem, to te samoloty latające na dużą odległość nie były uzbrojone, w związku z czym oni tak naprawdę mogli co najwyżej uciec w chmury. I taki lot odbyć wtedy, kiedy była w miarę ładna pogoda, żeby w ogóle mogli trafić, ale też nie, jak był księżyc w pełni, też nie było dobrze, bo Niemcy łatwo mogliby ich wyłapać. Także to nie było tak, że oni sobie wsiedli w samolot i po 2 godzinach dolecieli. Ten lot trwał dużo dłużej. Rozumiem, że jeszcze po ciemku, ale już tak trochę nad ranem dolatują nad środkową Polskę. Ten samolot tam krąży i najpierw nie widzi tego lądowiska, potem widzi i w końcu nie ląduje, tak? Tylko to są skoczkowie, tak? Najstarszy wówczas spadochronowy, Ettinger, w ogóle nie przeszkolony, tylko teoretycznie, bo powiedział, że nie chce, bo by się przestraszył tego i by w ogóle nie mógł wyskoczyć, wyskakuje, a bardziej obciążony tym sprzętem, Celt bierze jego rzeczy, żeby ten Ettinger jakoś jednak łatwiej mógł dolecieć do ziemi i się nie rozbić, no lądują, tak? I co się dalej dzieje? No, to jest jakby standardowa procedura, tak. Oni oczywiście, tak to się mniej więcej rzeczywiście odbywało, że ten samolot leciał przez całą Europę, no, narażając się na te wszystkie niebezpieczeństwa, o których tutaj mówiłeś, tak. Niemieckie nocne myśliwce, no, był to samolot samotny, nieuzbrojony. Nie była możliwa też żadna, że tak powiem, ochrona lotnicza, w związku z tym to były niezwykle ryzykowne i niebezpieczne misje z tym przerzutem sprzętu i ludzi do Polski, nie tylko zresztą do Polski, bo przecież te samoloty latały też do innych krajów okupowanych przez Niemców, ale wszystko jedno. No, standardowa procedura była, że ktoś musiał na nich tam czekać, tak, że to oni po prostu nie skakali, tak, bo czasem tak się zdarzało, że rzeczywiście z takich czy innych względów następował błąd i nie wiem, wyrzucano tych nieszczęsnych skoczków w innym miejscu, tak, co powodowało rozmaite komplikacje i problemy, a także po prostu często oni w ten sposób ginęli, schwytani przez Niemców. No ale to nie był ten przypadek, szczęśliwie. To jest opisane na przykład w tej książce, jak ktoś ma ochotę, Drogi cichociemnych. Jest parę innych publikacji, akurat tę udało mi się. To są, no, jak tutaj wspomniałeś, że tych ludzi było kilkuset, co człowiek, to historia, można powiedzieć, ale wszystko jedno, no, tych dwóch konkretnych cichociemnych politycznych, tak, no, zostało przejętych przez miejscową placówkę Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, której zadaniem właśnie było przejmowanie tego typu zrzutów, które zresztą najczęściej miały charakter przecież nie ludzi, tylko do sprzętu, tak, broni wszelkiego rodzaju dla Armii Krajowej, też dla różnych akcji dywersyjnych na tyłach frontu wschodniego i tak dalej. No wszystko jedno, to byli wyspecjalizowani ludzie, którzy się tylko tym w strukturze Armii Krajowej zajmowali. Ich rolą było też, że tak się wyrażę, przerzucanie takiego delikwenta, bo rzecz siłą rzeczy to się nie odbywało. Duża część polskiej konspiracji to była, działa się w miastach, zwłaszcza w tym wcześniejszym okresie. Tutaj mamy już okres trochę późniejszy, kiedy Armia Krajowa jest też obecna silnie w terenie w postaci oddziałów partyzanckich, ale też trzeba pamiętać, że te oddziały partyzanckie najczęściej nie siedzą w tym lesie, że tak powiem, w tym okresie przynajmniej w sposób ciągły, poza sytuacjami wyjątkowymi raczej, tylko są to ludzie, którzy ze swoich wsi, po prostu na rozkaz swoich przełożonych, gdzieś się zbierają, wykonują jakąś operację, a potem chowają się po domach, tak? No, w tym przypadku mamy
ich jakby przejęcie ich obydwu i przerzucanie do miasta, do którego oni zmierzali, czyli krótko mówiąc do rzeczywistej stolicy kraju, czyli do Warszawy, bo wiadomo, w tym czasie Niemcy podzielili ziemię polskie i ten taki zrąb, taki szczątek, który z tej Polski pozostał pod nazwą Generalne Gubernatorstwo, było rządzone teoretycznie przez z Krakowa, no ale, że tak powiem, nie ma to faktu, że centralą polskiego państwa podziemnego i miejscem, gdzie się toczyła podziemne życie polityczne, była Warszawa. I tam też zmierzał Rettinger, bo tam też miał on odbyć swoje najważniejsze rozmowy polityczne. No tak, Rettingera przejął stosowny łącznik, który był wysłany, jeśli dobrze kojarzę, przez Iranka Osmeckiego, pełniącego funkcję szefa w komendzie głównej AK. Tak, on zmierzał później, no to jest jedna z, tak powiem, z opowieści, tak, jest tyle, prawdę mówiąc, jest bardzo wiele sprzecznych historii wynikających z różnych sytuacji, o których zaraz pewnie będziemy rozmawiać, tak. No generalnie rzeczywiście ówczesny szef wywiadu Armii Krajowej, czyli oddziału drugiego komendy głównej AK, czyli Kazimierz Iranek Osmecki, no wydaje takie polecenie, że Rettingerem ma się zająć już na tym etapie, tak on w pewnym momencie po wojnie wspomina, Iranek Osmecki, tak, że ma się tym zająć komórka, która zasadniczo zajmowała się likwidacją zdrajców i różnych innych osób, których chciano się pozbyć z tego świata, co powoduje no, pewnego rodzaju podejrzenie i od samego początku chodziło o, no, o likwidację Rettingera na polecenie z Londynu oczywiście, bo to nie była, że tak się wyrażę, z całą pewnością nie była to inicjatywa lokalna. No tak, to tutaj możemy na chwilkę zostawić trochę nieświadomych naszych dwóch bohaterów, prawda? Bo na pewno Rettinger jeszcze o tym nie wiedział, prawdopodobnie Celt też nie wiedział, że na Rettingera został wydany taki nieoficjalny, ale praktycznie realizowany wyrok śmierci. Z tego, co ja przeczytałem, ty mnie poprawisz oczywiście, bo napisałeś o tym uczone dzieło i te wszystkie warianty w nim opisałeś, było tak, że zaufany generała Sosnkowskiego, pułkownik Demel, taki dosyć bezwzględny adiutant, no nie był adiutantem w sensie takim, że to prosty, nie, to był taki taka prawa ręka, ale też człowiek trochę takiej brudnej roboty, tak? I on wysłał, taki twardziel, powiedzmy. Taki twardziel, ale no, powiedzmy sobie, no nie chcę przywoływać aktualnych nazwisk tutaj, ale no, wydawał polecenia takie, które kończyły się źle dla osób, które miały zostać zlikwidowane po prostu. I on wysłał dosyć tajemniczy komunikat drogą radiową, ale taki zaszyfrowany, do swojego znajomego właśnie Iranka Osmeckiego, z którego to komunikatu pośrednio, bo to było tak sformułowane. Jeszcze wyjaśnię, oni nie tylko nawet byli znajomymi, oni byli, wychowali się na jednym podwórku, tak? To byli. No tak, się dobrze znali. Oni się znali od dziecka, tak? Tak. Iranek Osmecki z pułkownikiem Demelem. Tak, czyli. Tak, można podejrzewać, że oni też jakby. Jakby to się mówi czasem, rozumieli się bez słów, albo też rozumieli się w półsłowa. No właśnie, i poza kodem, który to było zaszyfrowane oczywiście, mógł być w tym tekście też taki jakiś ich wewnętrzny kod wynikający z ich wspólnych doświadczeń. Różnie trzeba ten tekst... powiedzieć, że my tak naprawdę nie znamy tej słynnej depeszy, która... Bo siłą tak, rzeczy... Pośrednio byśmy ją poznali. Więc to ona jest, tak naprawdę została, istnieje pewien dokument, który jakby on ją odwzorowuje, ale prawdopodobnie jest rekonstrukcją, a nie oryginalnym dokumentem, o którym tu jest mowa. Że tak powiem, w żadnej kolekcji znanej mi przynajmniej
polskich, a ja to jednak wtedy starałem się dosyć uważnie przejrzeć pod tym kątem w tej komunikacji oficjalnej, która się zachowała w różnych kopiach i po stronie jakby londyńskiej, w Warszawie jest taka kopia odnaleziona już paręnaście lat po wojnie w jakiejś skrytce i potem z pewną ciekawostką, że trenowano tych szpiegów odłamania szyfrów w PRL-u na łamaniu tych szyfrów akowskich, bo to była taka wprawka, tak, więc pewną ciekawostką jest, że oni tam to też byli w stanie odszyfrować. Oczywiście już na innym trochę etapie rozwoju kryptografii. Kryptografii. No wszystko jedno, w każdym, no prawdopodobnie, no ale w żadnej z tych kolekcji, które znamy, nie mamy też kopii tego konkretnego przekazu, więc tu się pojawiają się liczne pytania, czy jakie było rzeczywiste brzmienie tej depeszy, czy w tej depeszy rzeczywiście była mowa o zabiciu Rettingera, czy też tylko o utrudnieniu mojego misji, jak tą depeszę zrozumiano i z różnych takich trochę sprzecznych w gruncie rzeczy działań, posunięć i informacji, z którymi dysponujemy, wynika, że prawdę mówiąc, tak jak dzisiaj o tym myślę, chociaż tak powiem, no tutaj jakby cały czas mi się ten pogląd na tą sprawę poniekąd zmienia, że tak naprawdę chyba rzeczywiście tego nie za bardzo zrozumiano w tej Polsce, że różni ludzie różnie zrozumieli to polecenie i starali się je wykonać, tak? I stąd też jakby pewien chaos i sprzeczne decyzje i jakby też jakby ostateczny efekt, który w gruncie rzeczy można by powiedzieć, że chyba w gruncie rzeczy był właśnie wykonaniem tego polecenia, które z Londynu wyszło, które właśnie mówił o tym, żeby Tingera obrać z dokumentacji i to jest oczywiście jakiś tam język ówczesny, oraz utrudnić mu wykonanie na nie tej misji takimi czy innymi środkami. Do tego ostatecznie doszło, tak? A niekoniecznie go zabijać, tak? Chociaż niemożliwić działanie. Chociaż rzeczywiście, przepraszam wszystkich, ale jestem nieco zaziębiony. Mam nadzieję, że to nie jest COVID. To ja tutaj uzupełnię, no bo ja się naczytałem. Ja może tutaj zdradzę jeszcze taką moją małą tajemnicę. Mianowicie, jak przystępowałem do pracy nad tym moim scenariuszem, to wydawało mi się, na podstawie zresztą książki, najpierw poznałem książkę Marka Celta, czyli Tadeusza Kciuka, o tej właśnie podróży. I to wydawało się w miarę proste. No ale potem zacząłem czytać więcej, między innymi poznałem tą drogą właśnie Władysława Błuchaka, dotarłem do jego tekstu pod tytułem Wokół misji Józefa Rettingera. On był najpierw drukowany w zeszytach historycznych chyba. Proszę egzemplarz autorski. To jest jeden z ostatnich zeszytów, jakie się w ogóle ukazały. Bliżej do kamery. Przepraszam, w tą stronę nie. W tą. Czyli to kultura paryska, tak? To jeszcze się... Tak, ale to już było po śmierci Giedroycia. No tak, ale jego dzieło, że to... Jakiś czas kultura już przestała wtedy wychodzić, ale jeszcze zeszyty historyczne się ukazywały mniej więcej z tego, co pamiętam, do numeru 170 czy 171, a to jest zeszyt 168. No, rzecz jasna jest to dla wszystkich historyków nieodżałowane pismo, które dziesiątki niezwykle ważnych dokumentów, także i tekstów dotyczących także tej sprawy Rettingera się swego czasu ukazało, bo trzeba też powiedzieć, że sam Giedroyć swego czasu interesował się na pewno tą niezwykłą historią, o której dzisiaj rozmawiamy. Tak, ja miałem kontakty do dzisiaj, jak się do tego przyznaję, to oczywiście nie jest nic niezwykłego, aczkolwiek za chwilę znowu będzie niezwykłe, bo zdaje się wszystkie kontakty z ośrodkami z zachodu finansowanymi z źródeł nie do końca tutaj polskich, to będą podejrzane, prawda? No w każdym razie w tamtych latach najpierw to trzeba było robić dyskretnie, potem już może mniej dyskretnie, ale miałem okazję spotykać się z Jerzym Giedroyciem. I pamiętam jego ogromne zainteresowanie i taką
rzeczywiście wiedzę, i tam, znaczy on miał po prostu ogromną ilość informacji na temat tego, co się dzieje w Polsce, ale to może kiedyś opowiem przy okazji. Zadziwiłem go tym, co mu pokazałem, bo mu film pokazywałem, ale to może kiedy indziej. Wróćmy tutaj do tej sytuacji, którą ty opisałeś, a ja zacząłem właśnie, prowadząc moje studia, rozpoznawać, że to likwidowanie czy utrudnianie Rettingerowi jego misji, to nie jest taka prosta sprawa. Z tego, co ja zrozumiałem, a ty ewentualnie skorygujesz, było tak, że ta grupa niechętna porozumieniu z Sowietami nie była pewna, kto leci do Polski, ale już było wiadomo, że leci jakiś taki tajny emisariusz wysyłany przez Mikołajczyka i Brytyjczyków. No to już było podejrzenie, że to nie jest do końca tak, jakby chciał Sosnkowski i ci, że tak powiem, radykałowie antysowieccy. I dość szybko oni zorientowali się, że ten człowiek w masce o pseudonimie Brzoza to jest Rettinger, a Rettinger był podejrzany przez to, co wcześniej robił, o mnóstwo rzeczy, już o tym mówiliśmy, ale z takich najbardziej sztandarowych było to, że on był jednym ze scenarzystów i reżyserów, tak mówię metaforycznie, porozumienia Sikorski-Majski, prawda? I on był pierwszym polskim chargé d'affaires w Moskwie, ratującym dziesiątki tysięcy polskich więźniów, obozów i gułagów i tak dalej. Może zróbmy małą przerwę dla pokazania klipu. Jedyny materiał filmowy, który znalazłem, właśnie ukazuje Rettingera, jak on przyleciał do Moskwy ratować Polaków w 1941 roku. Asiu, czy możesz nam puścić? Jako, że klip jest niemy, to może ja będę mówił, co widać. Mianowicie widać kołujący właśnie już po wylądowaniu samolot na lotnisku, trawiastym zresztą. Tutaj witają Rosjanie polskich dyplomatów i zdaje się także czeskich. O, wychodzi Rettinger w tej chwili. Widać, że to starszy pan, taki dosyć niski w okularach, to nie jest cylinder, ale taki dosyć elegancki kapelusz. No, widać, że jest przyjmowany jako osoba, którą jakby warto sfilmować i jakoś jest to istotne, no bo by nie wysyłali Rosjanie kamery i nie filmowali tego zdarzenia. To był przełom w stosunkach polsko-radzieckich. Jeszcze sprawa Katynia nie została, że tak powiem, upubliczniona, więc Polacy wiedzieli tylko, że Stalin zaatakował Polskę we wrześniu 1939 roku, wbijając to w plecy, ale przez to, że Hitler teraz zaatakował z kolei Stalina, no to wróg naszego wroga stał się znowu jakby naszym przyjacielem. I to jest ten moment, kiedy te stosunki polsko-radzieckie jest reset, prawda? I Sikorski podpisał to porozumienie tworzące sytuację nową, że ci Polacy mogą wyjść z tych obozów. Anders, który był na Łubiance, zostaje szefem tej. No to zdaje się zapętliło, Asiu, to już nie puszczajmy więcej. Generał Anders, który tam był uwięziony, dwukrotnie zresztą ranny, najpierw Niemcy go zranili, tego samego dnia Rosjanie i potem wiem, że trafił na Łubiankę, został wypuszczony, tworzył tę armię, która zresztą potem wyszła do Persji, bo się na to też Rosjanie zgodzili, żeby pomóc Anglików na Bliskim Wschodzie. No nieważne, to już są takie szczegóły, ale to pokazuje, kim był Rettinger. Tak? Rettinger dla jednych był zbawcą, bo uratował te dziesiątki tysięcy ludzi, a dla drugich rosyjskim agentem, który tutaj nadmiernie się wychylił, bo ta Rosja to jednak zaborca, potworna potęga ze wschodu i tak dalej. I teraz Rettinger w Warszawie dość, powiesz zresztą za chwilę o tym, co on konkretnie robił, ale dość szybko się orientuje, że jest coś nie tak. Fakt, że go Anglicy zmusili do tego, że on w tym brytyjskim mundurze tam paradował, no teraz to już musi mieć ubrania cywilne i to w dodatku szyte w Warszawie, prawda, żeby w przypadku jakiejś kontroli się nie wysypało, że on przyleciał z Londynu i ma kękartę na jakieś tam nazwisko
i Ausweis mówiący o tym, że gdzieś tam pracuje, no żeby w sytuacji, kiedy by jacyś Niemcy go chcieli skontrolować, żeby tak od razu nie wpadł. Ale dość szybko się okazuje, że ktoś na niego poluje, prawda? Jest kilka zamachów na niego. No więc zaraz wrócimy do tego, co było zakulisowo, ale jeśli możesz przypomnieć, jak było z tymi zamachami, bo to też jest taka mętna sprawa, ale dająca do myślenia. W którymś momencie on Celtowi powiedział, co mu się wydaje, i to w tej książce jest opisane, ta rozmowa Rettingera z Celtem. No to ty mów, jak to właśnie z tymi zamachami było? Bo zanim go odpowiedzi... Po pierwsze, jeżeli wierzyć relacji samego Rettingera, która była spisywana po latach, to generalnie on dość szybko się dowiedział, że różni ludzie go ścigają, że jest na niego jakiś wyrok, próbował coś w tej sprawie naprawdę czy rzekomo załatwić, skarżył się na Borowi Komorowskiego, trudno powiedzieć w którym momencie tak naprawdę, no bo to też jakby cały ten pobyt trwa dość długo, a też trzeba pamiętać, że oni też się spotykali siłą rzeczy z Borem Komorowskim w różnych polskich okolicznościach już po wojnie, więc to też mogło dotyczyć takiego skrótu myślowego, że on się skarżył Borowi, ale już po wojnie na emigracji w Londynie, wszystko jedno. No w każdym bądź razie, co jest tutaj oczywiste, że dość szybko jakby opiekę nad Rettingerem przejmuje ta jakby cywilna część polskiej konspiracji, no i on rozpoczyna swoją misję, rozpoczyna rozmaite spotkania polityczne, spotyka się przede wszystkim no, z przywódcami polskiego podziemia, tak, i tłumaczy im jakby różnymi, posługując się różnymi argumentami, także prawdę mówiąc obiecując rozmaite gruszki na wierzbie, twierdząc na przykład, że ustępstwo w stosunku do Sowietów to pewnie będzie raczej taktyczne i krótkotrwałe, bo no, oddamy im tę ziemię, ale potem ewentualnie przy następnym konflikcie je z powrotem odzyskamy. On też takimi argumentami się prawdę mówiąc posługiwał, ale no, generalnie rzeczywiście miał bardzo liczne kontakty polityczne i prawdę mówiąc w Warszawie podziemnej, która my sobie to tam wyobrażamy dzisiaj, że to jakaś, tak powiem, była gigantyczna konspiracja. Ona rzeczywiście była bardzo szeroko rozpowszechniona, natomiast jeżeli mówimy o takiej elicie tej konspiracji, to nie była to aż tak duża grupa. Ci ludzie wszyscy mieli ze sobą rozmaite powiązania, także takie, które są na pierwszy rzut oka niewidoczne. Między innymi były to powiązania różnego rodzaju rodzinne, towarzyskie i tak dalej, które jakby umykają często źródłom, tak? To nie, rzadko się wczytujemy, że ktoś jest czyimś pociotkiem, albo też ktoś chodził z kimś do jednej z kilku elitarnych warszawskich szkół w jakimś momencie. Także ci ludzie się znają i różne informacje krążą, no, że tak się wyrażę, jest też rzeczą dosyć oczywistą, że wszystkie zainteresowane strony mają w tym całym środowisku swoje również wtyczki i źródła informacji, więc te informacje docierają do wszystkich tam ośrodków, które są zainteresowane tym, czym się w podziemiu, co się w warszawskim podziemiu czy w polskim podziemiu w ogóle dzieje, więc interesują się tym oczywiście Niemcy, interesują się Sowieci, interesują się różne ośrodki w ramach samego podziemia, które jest wewnętrznie podzielone, tak samo prawdę mówiąc jak jest podzielony mniej więcej według tego samego, że tak powiem, wzorca, chociaż jakby poziom wiedzy o sytuacji sprawy polskiej jest inny w Warszawie siłą rzeczy, bo trudno tutaj mówić o dostępie na bieżąco do jakichś raportów dyplomatycznych, czy różnych, chociaż pewne instrukcje z Londynu płyną, no to ale one oczywiście są siłą rzeczy, nie mogą wchodzić w rozmaite tajne szczegóły, które do Warszawy nie docierają, ale jak już powiedziałem, tutaj też jest podział, tutaj też są różne koncepty dotyczące tego, co właściwie powinno się z tym
podziemiem dziać, jakie powinno być stanowisko tego podziemia wobec komunistów, wobec Niemców, wobec przejęcia, wchodzenia ziem polskich na, wchodzenia Sowietów na ziemię polskie. No tutaj jakby no też jest to wielkie takie, powiedzmy, że nie chciałem powiedzieć, że to jest kłębowisko żmij, bo to byłaby bardzo obraźliwe określenie, ale na pewno splot rozmaitych interesów, splot rozmaitych problemów. No i tutaj w ten cały splot, no, że tak się wyrażę, wkracza ze swoim brutalnym brytyjsko-mikołajczykowskim przekazem Rettinger, wywołując bardzo intensywne jakby reakcje. Tak to można sobie wyobrazić, że to jest taka, że może on nie jest taki ten, że tak się wyrażę, jak ktoś to dotknie jakiejś takiej siatki, tak, czy pajęczyny, i ona cała zaczyna drgać w różnych miejscach, przekazując jakieś sygnały, które, ponieważ jest, jak już to powiedziałem, sieć podziemna, gdzie te informacje trochę krążą jak w głuchym telefonie, no to one się jakby często dezinformują w związku z kolejnym osobą przekazującą. To taki głuchy telefon trochę jest komunikacyjny. Trochę jest taki komunikacyjny głuchy telefon, więc jakby no ta wizyta po prostu wywołuje rozmaite reakcje, tak? No tak, no bo on głosi prawdę, no niestety. Jedną prawdę, a nawet nie, znowu, czy to jest prawda, czy nieprawda. W gruncie rzeczy dzisiaj wiemy, że to była fałszywa alternatywa, że tak czy owak Sowieci by przyszli i zrobili po swoje, tak? No tak, tak, ale to jesteśmy tacy mądrzy dzisiaj, tak, dlatego że wiemy, co potem się stało. Ja tutaj może będę bronił, żeby tak nie wyszło, że to w ogóle bez sensu było, to co ten Mikołajczyk próbował i to co Rettinger, będący jakby jego emisariuszem, tutaj realizował. On przedstawiał przywódcom podziemia prawdę na temat stosunku aliantów do tej polskiej sprawy. Mianowicie, że alianci się w Teheranie zgodzili, Roosevelt i Churchill, że granica będzie mniej więcej na Bugu, to jest ta słynna linia Curzona, czyli polityka brytyjskiego w ogóle sprzed 20 lat. Wtedy już były takie koncepcje, że ta Polska ma być etniczna, a nie ta wielonarodowa, to jest raz. Dwa, że w ogóle cała ta część Europy będzie w rękach Stalina i tutaj Amerykanie w tę stronę to pchali, potem jeszcze Jałta, potem Poczdam, bo się dogadali z Rosjanami, że oni wejdą w wojnę z Japończykami w którymś momencie, w związku z czym się jak gdyby kalkulowało, żeby tę Polskę niejako troszkę sprzedać, tak? Szczególnie, że zobowiązania Churchilla czy Brytyjczyków wobec Polski, powiedzmy, były jakieś takie, był pakt, tak? Z 1939 roku. Natomiast Amerykanie, no to co najwyżej z tego powodu, że tam są wybory, jest duża polska mniejszość, która może głosować na tego lub innego kandydata. Też jakby no, pewne jednak zasady karty atlantyckiej, pewne deklaracje. No, tak, tak, było, ale Amerykanie sprzedaży jednak. Oficjalnymi celami Narodów Zjednoczonych, tak jak lubiły. Ale mu posługiwano się tym pojęciem, tak, że tak, tam są źli, a my jesteśmy United Nations, czyli to pojęcie Narodów Zjednoczonych wywodzi się z okresu. W Warszawie mówił Rettinger prawdę, mianowicie, że wojsko, które tu przyjdzie, będzie wojskiem rosyjskim, tak? I że oni, jak już weszli na te tereny za Bugiem, to stamtąd nie wyjdą. Dobrze by było, żeby tutaj też nie zostali w takiej formie, że nas wcielą w ogóle do tego państwa, że tutaj możemy się próbować z nimi układać, że za cenę, powiedzmy, akceptacji aneksji części polskich ziem, a być może odebrania Niemcom tych kawałków na północy i na zachodzie. Tam to z góry oczywiście, że to był taki, no, to trzeba uczciwie powiedzieć, że ten deal miał polegać na, nie żeby Polsce zabrać, ale żeby Polskę jakby przesunąć. Przesunąć, tak? Na kółkach jakby, tak. Na kółkach i tutaj jakby... Pseudopiastowskie ziemie. No tak, i żeby tak. I to już rzeczywiście to
już o tym chyba ja mówiłem, że przyjaciel Rettingera, hrabia Zamoyski, który tam miał swoje źródła informacji bardzo... To jest z Waszyngtonu, prawda? To on... pisał już do niego bodajże w czerwcu 1943 roku, że takie są ustalenia, że Polska ma być przesunięta na zachód, dostać powiedzmy Opole, tam Prusy Wschodnie, Gdańsk i tak dalej, w zamian za utracone ziemię na wschodzie. I tutaj oczywiście był się toczył spór, czy na przykład Lwów ma być po polskiej stronie, czy po sowieckiej. Natomiast no tutaj generalnie wiadomo było, że bez ustępstw granicznych, zdaniem naszych sojuszników, którzy jednak mieli tutaj decydujące słowo, no byli naszymi patronami jak gdyby. Tak? Jak no tak, sensie. I Rettinger przekazywał tę informację, prawdziwa. Bo jak już powiedziałem, on się bardzo obawiał, że Polacy przede wszystkim mogą się dać złapać na amerykańską propagandę wyborczą, gdzie, że tak powiem, Amerykanie i Roosevelt skłonni byli obiecywać publicznie rozmaite rzeczy i swoją przyjaźń. Gruszki na wierzbie. Tak? Gruszki na wierzbie, nie mając cienia, że tak się wyrażę, pomysłu, że za tym będą jakiekolwiek konkretne działania szły, ale aczkolwiek trzeba jasno powiedzieć, że to nie było tak, że kraje zachodnie chciały oddać nas Sowietom, jak to się ostatecznie okazało. Oni jednak uważali, to była jedna z przyczyn, dla których w ogóle się zaczęła w ogóle później zimna wojna, że zostali jakby oszukani przez Stalina, że Polska miała być jednak przesunięta, ale być częścią no, Zachodu, chociaż pozostającą w bliskich i przyjaznych stosunkach ze Związkiem Sowieckim, wobec tego, że Polska przestała z tym Związkiem Sowieckim w jakimś sensie posiadać teren sporny w postaci tych Kresów Wschodnich. Warto tu jeszcze o tym przypomnieć, że to nie jest bez znaczenia, że to właśnie ludowcy byli skłonni iść na tego typu porozumienie, bo wiadomo było, że tam polska mniejszość tak naprawdę żyjąca na Kresach Wschodnich, no to była ludność miejska, no i pewna elita społeczna, tak, ziemiaństwo i tak dalej, którego to ziemiaństwo, prawdę mówiąc, chłopstwo polskie nie za bardzo się z nim utożsamiało, tak to określmy, i uważało. Oczywiście tam też były regiony, gdzie ludność polska, było sporo polskiej ludności chłopskiej, ale to nie była taka sytuacja, gdzie ten chłop, że tak się wyrażę, był etnicznie, że tak powiem, w większości, tak? Bo było dużo różnych innych. Także z punktu widzenia czysto politycznego, po prostu Kresy Wschodnie nie były politycznym zapleczem ruchu ludowego w Polsce. Tak. A ten ruch ludowy był bardzo istotny. A ruch ludowy był bardzo istotny, a właściwie był wtedy najważniejszą partią, więc jakby rozmawiając tutaj, że to taki no niby jakiś dziwny człowiek, jakiegoś dziwnego Mikołajczyka, nikomu teraz już dzisiaj nieznanego polityka jest wysłannikiem, trzeba powiedzieć, że to był wysłannik najważniejszego polityka polskiego, bo jedynego, który mówiłby, za którym stało realne poparcie społeczne, masowe. Tak, i w większości tego społeczeństwa. W większości tego ówczesnego polskiego społeczeństwa, w tej części Polski, która miała tak czy owak zostać tą Polską po wojnie. Tak? No dokładnie. Wszyscy sobie wyobrażali, że to właśnie Mikołajczyk wygra wybory i wszystkie te idee, które za sobą niesie Mikołajczyk i jego zwolennicy, zatriumfują. Do czego oczywiście nie doszło. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że Stalin będzie aż tak bezwzględny, bo wtedy się wydawało, były tego rodzaju przymiarki, żeby tutaj była jakaś placówka taka aliancka, kontrolująca te wybory. Wiem, że była taka później akcja, która zresztą się nie udała, że właśnie będzie taki brytyjski kontroler na terenie polskim, ale to wszystko jak gdyby się nie udało i do tego nie doszło, a Mikołajczyk w końcu przegrał. Ale na razie jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy z jednej strony... Tego jeszcze nikt nie wie na tym etapie, natomiast wielu może próbować tak ekstrapolować tą całą sytuację, że
Polska, no że w gruncie rzeczy sytuacja będzie taka, jak sobie to z grubsza Mikołajczyk wyobrażał, że co prawda utracimy kresy, ale to ja tam będę w tej Polsce rządził. No tak streszczając to... No tak, tak. I to nawet było racjonalne było, dlatego to było że... To całkiem racjonalne. No i a Rytinger jest, co prawda sam to wymyślił, ale on ma listy polecające od Mikołajczyka i ma coś w rodzaju listów polecających od Brytyjczyków, a w każdym bądź razie wsparcie brytyjskie jakby także w sensie takiej symbolicznym, bo przed samym wylotem spotkał się z nim nie Churchill, który wtedy był ciężko chory, co zresztą ukrywano przed skrzętnie, bo to mogło mieć zły wpływ na morale całej właściwie koalicji antyhitlerowskiej. Natomiast no, realnie rządził wtedy państwem Eden i ten Eden się spotkał z Rytingerem, co miało charakter symboliczny, ale też miało przekazać pewien przekaz. Ten facet że tak powiem, reprezentuje, że tak powiem, nas, Wielką Brytanię też. I że to nie jest facet, który jakoś, to jakby w sensie, że to nie jest jakiś pomniejszy agent, tylko człowiek, który, z którym się spotyka no, premier największego mocarstwa. Faktycznie przywódca, jeden z najważniejszych przywódców koalicji obok Roosevelta. Dobrze, jest jeszcze jedna rzecz, o której musimy powiedzieć, żeby to było jasne, bo moim zdaniem to, co Rytinger głosił, było po prostu prawdą, której nie wszyscy chcieli słuchać, która była trudna, ale zgodna z faktami. Natomiast był element taki polityczny, który wywoływał furię i zresztą był trochę rzeczywiście dziwny. Mianowicie komunistów wtedy było w Polsce bardzo mało. Dlaczego było mało? No bo ich wytłukł Stalin, prawda? Albo polskie władze przed wojną ich do więzienia wsadzały, a ci, co uciekli tam na wschód, no to zostali rozstrzelani, bo Stalin nie bardzo wierzył tym polskim komunistom, w związku z czym jak gdyby ich fizycznie ilość została mocno ograniczona. Ja, że bardzo, że tak powiem, dużą grupą polskich komunistów były osoby pochodzenia żydowskiego, które dla odmiany padły w dużej części ofiarą Holokaustu, jeżeli oczywiście nie były na kresach. Tak? No dokładnie tak. Czyli i Rosjanie ich zabijali. Krótko mówiąc, komuniści, że tak powiem, w sensie, że tak się wyrażę, no, siły żywej, no, liczby zwolenników takich realnych działaczy, tak zwanych funków, było ich stosunkowo mało. Po prostu Stalin musiał tych komunistów jakby tu sobie na nowo wyhodować. Z czasem udało. I gdzieś tam w tych lekturach, które przerobiłem, wychodzi na to, że o ile gdzieś 80% społeczeństwa popierało Mikołajczyka, to komunistów jakieś 2%. W związku z czym ta dysproporcja była taka, że ci komuniści... To oczywiście jest, to nie jest czas, kiedy można przeprowadzać jakieś badania opinii społecznej. W związku z tym to wszystko było wzięte z grubsza z sufitu, tak? No tak, ale... Poparcie dla komunistów w różnych regionach z różnych względów, tak? Tam były pewne tereny, gdzie tam radykalny ruch chłopski był obecny, taki skomunizowany. Trochę było komunistów w Warszawie, trochę w kręgach intelektualnych było takich i jakby troszkę takich, powiedzmy, że intelektualizujących komunistów czy skrajnych lewicowców, zresztą niekoniecznie o czystej orientacji stalinowskiej, bo to jeszcze trzeba powiedzieć, że to było jeszcze środowisko... No właśnie, bo lewica nie zawsze była prosowiecka, tak? Tak, ale i sami komuniści też, trzeba pamiętać, tak. że Trocki też był osobą znaczącą. Tak? No właśnie, a Trockiego zabił w Meksyku Stalin w czasie wojny. Tak, to nie jest znaczy, że polscy komuniści byli na te wszystkie spory immunizowani. No właśnie rzeczywiście tą partię sam Stalin najpierw osłabiały i zwalczały ją polskie władze, niszczyli ją Niemcy. No delikatnie mówiąc, była to grupa nieliczna, aczkolwiek to nie znaczy, że nie była, w ogóle nie istniała i, że tak powiem, nie miała jakichkolwiek wpływów, trochę tych wpływów miała, ale były no tak, to naprawdę uniemożliwiające, że tak powiem, no teraz by ta partia nie przeszła progu 5-procentowego. No dokładnie tak. To troszeczkę tak, jak obecnie lewica jest podzielona i powiedzmy jedna z tych partii czy kawałków tej pseudo-zjednoczonej lewicy i to
taka, powiedziałbym, najbardziej taka odjazdowa, taka najmniej jakby popularna, to byli wtedy komuniści. I teraz to, co szokującego proponował Rettinger, to, żeby wziąć ich do rządu. To nie znaczy, że cały rząd ma być tych komunistów, ale żeby zyskać u Stalina jakieś zaufanie, prawda? Żeby Stalin w ogóle zechciał rozmawiać, tak? No to żeby miał jakąś gwarancję, że tutaj nie powstanie jakby taki rząd kompletnie mu obcy, no to żeby dopuścić przynajmniej trochę tych komunistów, chociaż procentowo mieli słabe To poparcie. jest jakby, no, że trzeba pamiętać, że takie próby negocjacji się odbywały i bez Rettingera, także to nie był wyłącznie pomysł Rettingera, że były spotkania między, tak powiem, no była bardzo skomplikowana w ogóle relacja, już nie wchodząc tutaj, że oczywiście polskie państwo podziemne śledziło ruch komunistyczny i robiło to w sposób, no tak, traktując go jako wrogą agenturę, prawdę mówiąc. Sam ruch komunistyczny też, tak powiem, infiltrował i zwalczał i wprowadzał swoich informatorów do struktur polskiego państwa podziemnego, więc to jakby obie strony traktowały się jakby wrogo, tak jakby dwie tego. Natomiast to nie zmienia faktu, że też dochodziło do negocjacji o charakterze politycznym i pewnego poszukiwania jakiegoś modus vivendi w różnych momentach funkcjonowania obu stron. Trzeba pamiętać, że jakby jest ten taki moment, kiedy Polska jest w sojuszu ze Związkiem Sowieckim, to wtedy jakby troszeczkę jakby te sprawy No nie, jeszcze bardziej. ale jak Ale to Rettinger ląduje, to jest. już nie jest znowu, dlatego że Także w tym jest. momencie oczywiście nie jest, ale Tak, też raczej się prowadzone są pojawił, tak? rozmaite nieoficjalne sondaże i wymiana informacji, to wszystko jedno. Tu jakby nie wchodząc tutaj w szczegóły relacji polsko-sowieckich na tym poziomie międzypaństwowym. Natomiast rzeczywiście, oczywiście też jakby istnieje też problem braku w pewnych momentach kontaktu z Moskwą przez komunistów w Warszawie, którzy muszą sami tutaj wymyślać swoją politykę, co u nich nie jest proste. Więc tutaj jakby też to już później będzie widoczne już w wewnętrznych sporach w samej partii komunistycznej już po wojnie, kiedy się wyciąga właśnie te sprawy, między innymi Gomułce, tak? No Także tak, że Gomułka był nadmiernie narodowy, a więc to są władzę bardzo, przejęli ci z Moskwy przysłani. tak powiem, bardziej oczywiście skomplikowany obraz, no ale także to jakby wracając do Rettingera, to nie jest tak, że tu Rettinger nagle z jakimś tutaj eureka, że tak powiem, że należy dogadać z komunistami. Raczej myślę, że pomysł polityczny Rettingera polegał w gruncie rzeczy na tym samym, co proponował Stalin, że Stalin proponował, że do jego stalinowskiego rządu dołączymy paru jako kwiatki do kożucha, dołączymy paru polityków demokratycznych. I tutaj jakby ten pomysł jakby był odwrócony u Rettingera, tak? Tutaj do rządu Inna proporcja, ale że to będzie jakby idealnego ten model. dopuścimy jako kwiatki do kożucha dwóch komunistów, żeby pokazać, że jakby że Polska nie jest krajem antykomunistycznym. Trzeba pamiętać, że jeszcze o jednym aspekcie, także Rettinger był zwolennikiem Federacji czy Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej. To jakby ostatecznie wszystko wzięło w łeb, a rzecz jasna, to o tym może chwilę porozmawiamy później, ale no, jedną z rzeczy, nad którymi pracował Rettinger i w czasie wojny w Londynie jest federacja, jest jakby nie, no, federacja i w ogóle cała idea integracji europejskiej. I jakby częścią tej idei integracji europejskiej zawsze w myśleniu Rettingera była oczywiście Polska i też Czechosłowacja, nie, że tak powiem, jako pewna całość, tak? I tutaj jakby on to postrzegał ewidentnie jako pewien taki, no powiedzmy, że cordon sanitaire, który miał w przyszłości oddzielić właśnie Europę od Związku Sowieckiego, tak, którego jednak w tej Europie on nie widział, no nie oszukujmy się. Także to była też jakaś jego myśl, a wiadomo, że komuniści funkcjonowali w strukturach politycznych międzywojennej Czechosłowacji jako partia legalna, tak. Także tutaj to wszystko razem to są pewne rzeczy, które no nie wydają się aż tak, nie, że tak się wyrażę,
niemożliwe do wyobrażenia, bo jeżeli zakładamy, że to wszystko by się potoczyło normalnie, no to siłą rzeczy, że w kraju, który byłby wyzwolony przez Związek Sowiecki, trudno sobie wyobrazić, że partia komunistyczna była nielegalna. Chociaż takie rzeczy się też zdarzały, tak? Że tak powiem, przyjaźń indyjsko-sowiecka jest tutaj świetnym przykładem, gdzie w kraju rząd Indii zwalczał komunizm często w sposób bardzo brutalny, wręcz mordując komunistów, a na arenie międzynarodowej jak najbardziej Związek Radziecki współpracował z Indiami, bo Indie miały konflikt z Pakistanem, tak? Także tutaj różne historie się mogły zdarzyć, ale akurat nie wyobrażam sobie, że w tym konkretnym momencie, tak, że Sowieci wkraczają i że na terenie, tak powiem, gdzie wszędzie stacjonują wojska sowieckie, partia komunistyczna jest nielegalna i ścigana jest przez polskie prawo. No to jest po prostu scenariusz może piękny, ale mało realistyczny. No tak. Ja proponuję, Asiu, nasza realizatorko, żebyś dała nam teraz chwilę oddechu i przygotowała jakiś kawałek muzyczny, co pozwoli nam odetchnąć i przejść do następnego rozdziału opowieści o przygodach Rettingera w Warszawie. Także czekamy na tę muzykę. Ja tylko chcę może dopowiedzieć jedną rzecz, że czym innym były te rozmowy w Warszawie na rozmaitych polityków, a trochę czym innym wydaje mi się było to samo z ust wysłannika premiera polskiego rządu z Londynu, że jakby waga słów Rettingera miała taki no, inny ciężar. Po prostu dlatego, że on był odbierany jako przedstawiciel londyńskiego rządu, jedynego legalnego rządu, który wtedy istniał. Za chwilę powstanie ten w 1944 roku, 22 lipca, ten rząd prosowiecki, ale jeszcze wtedy, w kwietniu czy w maju, go nie było. W związku z czym premier Mikołajczyk, wysyłając Rettingera z taką informacją, że dopuścimy do władzy w ograniczonym zakresie komunistów, no łamał pewną barierę. Trochę tak można to porównywać, myślę, do sytuacji. To raczej tutaj właśnie to jest, jeszcze nie chodzi o władzę w sensie takim dosłownym, powiem tak, ale jakby dopuścimy do polskiego państwa, tak? Bo przecież ruch komunistyczny jest jakby poza strukturami państwa podziemnego. Zresztą nie tylko ruch komunistyczny, bo też można w gruncie rzeczy podobny zarzut postawić też skrajnym partiom narodowym i tak dalej, ugrupowaniom narodowym, które też jakby bardzo z wielkimi oporami się scalały z głównym nurtem, przede wszystkim wojskowym, to mówię o NSZ-cie, ale jakby no, generalnie ten problem przystępowania i legalnego wzięcia udziału w polskim państwie podziemnym był bardzo istotny, nawet tak w takich banalnych względów. Z tego na przykład miały wynikać przyszłe uprawnienia emerytalne na przykład. Jak ktoś był... No właśnie, także mnóstwo było... to mu się wszystko należało, a jak ktoś był w NSZ-cie, to już wcale to nie było takie oczywiste, że potem będzie za to przysługiwała emerytura. Jasne. No to słuchaj, teraz odpoczywamy i potem przechodzimy dalej, bo dużo jeszcze przygód czeka naszych bohaterów i są dosyć niezwykłe. Asiu, słuchamy muzyki. Thank you.
Dziękujemy. Świetnie. Wróciliśmy po chwili muzyki. To jest kanał Reset Obywatelski. Ja nazywam się Konrad Szołajski i dzisiaj rozmawiamy o wyprawie Józefa Rettingera do Polski w roku 1944. A gościem, który nam objaśnia kulisy tej całej akcji bardzo tajemniczej, jest Władysław Buchak. Ja teraz chcę powiedzieć może taką ogólną uwagę, zanim wrócimy do przygód naszych bohaterów, dlaczego w ogóle tym się zajmujemy, poza faktem, że ja piszę scenariusz o Rettingerze. Zajmujemy się tym dlatego, że wydaje mi się, że aktualność dylematu, przed którym stanęła wtedy Polska, jej dyplomaci, jej politycy i w ogóle wszyscy obywatele, to aktualność dzisiaj wraca, to znaczy trochę nasza sytuacja, niezależnie od tego, jak oceniamy działania poszczególnych partii i polityków dzisiaj i wtedy, przypomina te lata 30. i 40. Znowu jesteśmy pomiędzy tymi dwoma wielkimi siłami. Teraz mamy, powiedzmy sobie, gwarancję NATO, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale te stosunki, zdaje się, nie są najlepsze. I Polacy w 1944 roku jeszcze wierzyli, że alianci nas tutaj jakoś wybawią, że ten Anders na białym koniu może przyjedzie. To potem się okazało wszystko mrzonką. I ten dylemat, czy kolaborować, że tak powiem, z Sowietami, jak chcieli to nazywać ci, co uważali, że to zdrada, czy wręcz zdradzać kraj, wchodząc w układy z komunistami, Sowietami i tak dalej, czy też twardo stać na barykadzie i zalać się krwią i pokazać, że my nie oddamy ani guzika, tak jak chciał Beck przed wojną. No to jest coś takiego, co wtedy przecież było na talerzu, że tak powiem. To był sens misji Rettingera, który próbował wskazać rozwiązanie polityczne. I w pewnym sensie dzisiaj nie chcę wchodzić w polemiki na temat tego, czy obecny rząd jest taki, jak i właściwie jaki i tak dalej, to sobie w innych rozmowach to poruszamy, ale coś jest na rzeczy i historia, że tak powiem, wróciła. Oczywiście nigdy nie wraca tak samo, bo ta idea Międzymorza na przykład, która wtedy wydawała się jakimś rozwiązaniem w miarę rozsądnym, dzisiaj też wróciła, ale w zupełnie innej formie, tak? Jako jakby kontra trochę, czy wariant jak gdyby odciągający od Unii Europejskiej. Więc to, co wtedy wydawało się rozsądnym pomysłem i Brytyjczycy to wspierali, dzisiaj jest jak gdyby trochę czym innym. Więc nawet to samo Międzymorze nie jest takie samo, chociaż to właściwie wtedy ta nazwa już padała. No to taka jak gdyby próba wyjaśnienia, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy, no bo historia jest oczywiście ważna i powinniśmy ją jakoś tam studiować, ale z pewnych wydarzeń, z pewnych dylematów, które wtedy były, możemy próbować wyciągnąć lekcje na dzisiaj. Ale teraz wróćmy do przygód, tak? W którymś momencie jest tak, co ja doczytałem, że miał tę ochronę, ale być może ta ochrona była de facto trochę przeszkadzająca i rozpracowująca jego ruchy tego oddziału 993 łamane przez W, nasz bohater Rettinger, ale przez to, że był niesfornym pacjentem, to znaczy nie trzymał się reguł gry tych konspiracyjnych, a może spotykał się nie z tymi, co trzeba, to Bór Komorowski zabrał mu tę ochronę. Tak? Ale potem z kolei znowu w jakimś mieszkaniu, gdzie był Rettinger, pojawił się oddział likwidacyjny, zasłoniła Rettingera jakaś młoda dama, która tam go gościła. Z niejasnych powodów ten oddział likwidacyjny, no, zamiast wykonać robotę, to sobie poszedł, ale już było wiadomo, że coś jest nie tak. Wiem, że Bór Komorowski, z tego co czytałem, się trochę zezłościł, że wcześniej na jakiejś naradzie powiedział, że tego Rettingera nie można likwidować, a tutaj wychodziło na to, że jednak taka groźba jest, o czym mu, zdaje się, doniósł delegat rządu na kraj, czyli wicepremier przebywający w Warszawie Jankowski, i znowu ta ochrona była, ale ta ochrona też była taka znowu dziwna, bo to nie była do końca ochrona, jak się potem okazało. No to ruszmy te wątki, próbując zrozumieć, jaka była mechanika, kto na niego czyhał,
kto konkretnie próbował jaką krzywdę. To prawdę mówiąc, pewnie nie tylko, bo już wiemy co najmniej, że istnieje ta cała, i to jest jakby główna grupa tutaj, która na niego czyha, no to są przedstawiciele, no już z grubsza powiedzieliśmy, tej niezłomnej tak części polskiej emigracji, jakby ich zwolennicy, koledzy, którzy też stanowią dużą część kierownictwa po prostu Armii Krajowej, no to do tej grupy należy na pewno wspomniany tutaj pułkownik ówczesny Kazimierz Ilanek-Osmecki, szef wywiadu Armii Krajowej, ale też na pewno do tej grupy należy najsilniejsza osobowość, czyli generał Tadeusz Pełczyński, jakby generalnie formalnie przywódcą Armii Podziemnej w tym czasie był generał Burkomorowski, ale tak naprawdę najsilniejszą osobowością w podziemiu był jego, no, powiedzmy, że zastępca, tak? Czyli generał Tadeusz Pełczyński, no to jest taki człowiek wywodzący się z twardego rdzenia Piłsudczyków. To trzeba przypomnieć, że on był szefem wywiadu przed wojną, tak? No, czyli też jakby no, osobą patrzącą na rzeczywistość w sposób bardzo specyficzny, powiedzmy sobie szczerze, bo właśnie przez takie okulary, że tak się wyrażę, służb specjalnych, czyli krótko mówiąc taki, no tutaj nie chcę powiedzieć, czy to bardziej Kamiński, czy Putin, wymieniając nazwiska, taki, ale istnieje coś takiego. No, nie mieli Pegasusa, ale mieli swoje sposoby i sporo o działaniu Rettingera wiedzieli. Pegasus to jest po prostu nowoczesna forma, że tak powiem, ówczesne technologie były dużo mniej zaawansowane, co nie znaczy, że nie można było dotrzeć do różnych informacji, a na pewno trudniej było je weryfikować, tak? Ponieważ też trzeba pamiętać, że mówimy tutaj o wywiadzie i służbach podziemnych, rządzących się specyficznymi prawami, no siłą rzeczy były to służby no mniej w jakimś sensie profesjonalne, a więcej oparte na ludziach, którzy lgnęli do służb specjalnych z powodu, że tak się wyrażę, no jakiegoś takiego, prawdę mówiąc, chyba no, z różnych względów, oczywiście no, patriotycznych też i może nawet przede wszystkim, ale też przez pewien specyficzny no, skłonność do patrzenia na rzeczywistość znowu w pewnych trochę takich może spiskowych kategoriach, bo też nie ma co się oszukiwać, że te wszystkie służby to są idealne, tak? No tak, ale kto konkretnie, to spróbujmy, wiesz, no bo ja wiem, że to jest taka trochę mgławica i te świadectwa z czasów wojny i potem te dochodzenia po wojnie. Delikatnie mówiąc tak, że w tym wszystkim można się tego, jest pewna ilość takich pojedynczych informacji o jakichś zamachach na Rettingera, a to tam właśnie jakaś grupa chciała go załatwić, mówiąc nieładnie, ale jakaś kobieta, prawdopodobnie była to Wanda Gebetne, Równa zasłoniła go, w związku z tym jakby ten oficer się zawahał, jest jakaś taka historia o jakimś poruczniku, który mu wydano taki rozkaz i on potem obchodzi przez pół podziemia i się skarży, czy to na pewno, no to są takie trochę opowieści dziwnej treści, może tak było, może tak nie było i tutaj są tylko pojedyncze takie szczegóły, że tak powiem, być może jest to ślad różnych planów mniej lub bardziej zrealizowanych. Na pewno też warto wspomnieć, że obecnością Rettingera na pewno zainteresowało się też podziemie narodowe, które też zastanawiało się co najmniej nad, że tak powiem, przeprowadzeniem własnego, na własną rękę zamachu. Na pewno interesowali się też tym Niemcy. Natomiast no, to, co, że tak powiem, stosunkowo najlepiej udokumentowane jest sprawa wspomnianego właściwie w pewnym momencie tego wapiennika, czyli 990, tej komórki 993W w Armii Krajowej, w kontrwywiadzie Armii Krajowej, której tutaj przez chwilę już mieliśmy okazję wspomnieć. Była to komórka, która się zajmowała likwidacją ludzi, w tym była wyspecjalizowana, miała do tego, no po prostu ci ludzie mieli takie doświadczenia, potrafili to robić, mieli też odpowiedni
no, sprzęt i umiejętności, żeby kogoś pozbawić życia. Natomiast tutaj w pewnym momencie rozpoczyna się pewna historia, co do której też oczywiście mamy pewne sprzeczności, natomiast mamy bardzo dużo szczegółów. W związku z tym możemy uznać, że to jest jakby ta główna opowieść o zamachu, albo nie o zamachu. To właśnie o no właśnie, to weźmy za bary z tą historią Chorodeckiej, bo rozumiem, że to o to chodzi. No, zmierzamy do, bo tutaj po pierwsze tak, po pierwsze zachowała się nawet dwie relacje Chorodeckie na ten temat, samej Chorodeckiej. Dotarł do niej jeszcze za jej życia Dariusz Baliszewski, taki dosyć znany dziennikarz, zajmujący się problematyką historyczną w sposób nieco czasem sensacyjny, ale tym niemniej docierający do dużych ciekawych źródeł informacji. No, dotarłem do niej ja jeszcze za życia pani Izabeli, wówczas chyba, żeby pani się mieli 102-letniej matrony, ale jednak bardzo jeszcze umysłowo sprawnej, która mi tą całą historię w szczegółach opowiedziała w sposób generalnie zbieżny z tym, co możemy znaleźć w rozmaitych źródłach pisanych, ale też jakby warto tutaj też wspomnieć, że o tej sprawie, co zresztą prawdę mówiąc było pewnym jakby takim, jakby to powiedzieć, przyczyną pierwotną moich skromnych badań nad całą tą historią Rettingera, no to jest takie zeznanie, które złożył ówczesny wiceszef kontrwywiadu AK, porucznik Ryś, który z grubsza opowiedział tą całą historię, jak to było z tym właśnie Rettingerem i próbował niego zamachu, a tutaj chodziło tutaj dla odmiany. No, tutaj wspominaliśmy, że tutaj były próby zamachu takie jakby tradycyjne, w sensie, że ktoś wyciągnął jakiś pistolet i strzelał. Natomiast tak naprawdę pomysł polegał na otruciu Rettingera, albo też wedle jednej wersji otrucia, a wedle innej wersji podtruciu, a wedle jeszcze trzeciej wersji w zasadzie była to czysta fikcja. Dobrze, to teraz pozwól mi, bo ja to próbowałem zrozumieć i mozolnie czytałem te wszystkie teksty, łącznie z twoim i twoim odkryciem tego protokołu przesłuchania Rysia i także te opowieści Izabeli Chorodeckiej. Rozumiem, że to było mniej więcej tak. Iranek Osmecki, otrzymawszy ten telegram, czy tę komunikację od pułkownika Demela z Anglii, wezwał do siebie pana Rysia, który był jego podwładnym, nadzorującym tę grupę likwidacyjną 993 przez W, i powiedział mu, że trzeba tego Rettingera załatwić. I to trzeba zrobić trucizną, tak żeby to nie spadło na AK, w związku, bo nie można splamić Szostkowskiego, bo to ma być jakby poza papierami, to ma być tak, że nikt nie wie, a on sobie umrze w Anglii, czyli trzeba mu dać jakąś truciznę taką, która zadziała potem, żeby on już umarł gdzieś tam daleko, to nie będzie, że to AK zrobiło i ten Szostkowski będzie czysty. W związku z czym nie ma wyroku sądu, normalnie to 993 działało tak, że był wyrok Sądu Podziemnego i oni byli po prostu no, komórką do likwidacji, ale działającą całkowicie legalnie, zgodnie z tym prawem Rzeczypospolitej. Tutaj to wychodzimy jakby poza to, do takiego Pegasusa właśnie, jakby tylko, że takiego zabójczego. No i potem oni się spotykają z najlepszą wywiadowczynią tego 993, 36-letnią wtedy, bardzo piękną, inteligentną kobietą, tąże właśnie Chorodecką Izabelą, która jest elegancka, która w futrze jeździ na akcje, która sama nie strzela, ale przewozi broń dla tych, co strzelają, potem tę broń zabiera, więc jest niesłychanie odważna i niesłychanie przemyślna. I to jest najlepszy człowiek do tej misji, ale tę misję powierzają jej trochę nieoficjalnie, a nawet bardzo.
Ona ma zachować tajemnicę, może ją zdradzić, ten z tej tajemnicy może ją zwolnić, zdaje się, Sosnkowski, Iranek Osmecki, chyba jakaś trzecia osoba, już nie pamiętam. W każdym razie tak naprawdę nikt nie może. Komorowski, no ale wszystko jedno. W każdym razie ona jest poinformowana, że ta decyzja zapadła na najwyższym z jej punktu widzenia możliwym szczeblu i że to jest decyzja jej przełożonych. Prawdę mówiąc, czy przy każdym wyroku koniecznie w takich sytuacjach podziemnych od razu były przeprowadzone te wszystkie podziemne procedury, to tak pięknie to nie wyglądało, więc myślę, że to nie był pierwszy wyrok taki nie do końca sformalizowany, wykonywany. Czasem trzeba było szybko reagować, tak? I, że tak no powiem, tak, że... ale to było, potem cała była afera w tym środowisku tych ludzi 993 po wojnie, bo oni się zarzekali, że oni działali jakby zgodnie z tymi prawami i w ogóle o tym jakoby nie wiedzieli. Potem wyszło na to, że trochę wiedzieli, ale nie mniej ona dostała to polecenie tak półoficjalnie, w tym sensie, że to jej zaproponowano i ona się zgodziła, ponieważ no, darzyła szacunkiem, że tak powiem, przełożonych. I wierzyła to trochę tak, jakby dzisiaj. Jako rozkaz. Tak, jakby dzisiaj minister spraw wewnętrznych, nieważne nazwisko, wezwał jakiegoś dowódcę jakiegoś specjalnego oddziału policji czy wojska i mu powiedział, że trzeba zabić czołowego polityka opozycji, ale tak, żeby nikt się nie zorientował, najlepiej go napromieniować, nie wiem, jakimiś specjalnymi promieniami. No i to mniej więcej taka sytuacja, prawda? Ale ona wierzyła w to, że to jest rzeczywiście struktura ta AK. No do pewnego stopnia to była prawda, ale też nie do końca, jak potem się okazało. Dostała truciznę specjalną i miała się zbliżyć do Rettingera, którego wcześniej zresztą rozpracowywała, bo go jakoś tam śledziła, prawda? I jako, że Rettinger już tę misję jakby wypełnił, to znaczy miał się dowiedzieć, to się dowiedział, co się dzieje w Polsce, miał przekazać, że trzeba się z tym Stalinem dogadać, to już przekazał. I teraz miał przylecieć specjalnie samolot, most A2 bodajże to był, i on do tej Dakoty miał wsiąść gdzieś tam na jakimś leśnym lądowisku. No i tam ma pojechać Rettinger, pułkownik Rutkowski, który był szefem WAK, tego lotniczego departamentu, no to będę lotnik, zdaje się, a jednocześnie fachowiec od tych różnych tajnych spraw. A potem zajmujący się z tego dywizjonu 301, który został potem przeformowany w tą eskadrę, która zajmowała się zrzutami do Polski. Więc on jakby no tak, czyli on znał się na rzeczy, aczkolwiek no, był... Od obydwu stron. Najpierw zajmował się przerzutem różnych rzeczy do Polski, a później jakby w samej Polsce się zajmował odbieraniem tych zrzutów głównie. Tak, tak? On zresztą dwukrotnie leciał do Polski, zdaje się, jako taki zrzutek, także to... To jest postać aczkolwiek kontrowersyjna, bo niektórzy go tam bardzo nie lubili z tego, co czytałem, zresztą u ciebie też. I teraz ten człowiek ma zapewnić obsługę tego lądowania i startu. Teresa, bo to był pseudonim Izabeli Chorodeckiej, ale na ten czas miała przyjąć inny pseudonim, bodajże Wanda, bo to jeszcze miało być bardziej zakonspirowane, jedzie do niego, a on, i teraz ja przestaję trochę tu rozumieć, i bym chciał, żebyś to uzupełnił. On jej mówi, nie, to nie musisz ty tam, czy pani z nami jechać i tej trucizny dawać, ja to dam, niech pani mi to da, tak? Ta biedna Izabela Chorodecka się zdziwiła bardzo, wróciła do Warszawy, narzekając bardzo, że musiała całą noc jechać pociągiem, widać, że byli przyzwyczajeni ci ludzie jednak do pewnego komfortu. I Iranek Osmecki się wkurzył, napisał jakieś specjalne pismo. Chorodecka jeszcze raz jedzie do Krakowa, daje to pismo temu Rutkowskiemu. No Rutkowski jest niezadowolony, ale musi się podporządkować, bo jakoś, mimo że to ta sama ranga, to w hierarchii był wyżej ten szef tego wywiadu. W związku z tym jakoś, i tutaj ja przestaję rozumieć, mam nadzieję, że uzupełnisz, mówi, dobra, to ja wezmę połowę tej trucizny, to niech mi pani da i się spotkamy tam w tym dworku koło lądowiska. No i ja nie wiem właśnie, dlaczego ona się na to zgodziła, że połowę tych trucizn mu oddała i o co tutaj chodziło, czy ty wiesz? Że tak powiem, rozszyfrować, ponieważ tutaj wszyscy trochę kręcą, tak? I w związku z tym pewne informacje z różnych względów i w różnych czasach, i w związku z tym rozstrzygnąć, co tak naprawdę się wydarzyło
i o co chodziło poszczególnym stronom. No, wydaje się, że na tym etapie Chorodecka szczerze chce wykonać polecenie, które otrzymała, i ewidentnie jest to polecenie otrucia, tak? Takiego, bym powiedział, otrucia definitywnego, nazwijmy to w ten sposób eufemistycznie. Pytanie jest, o co chodzi Rutkowskiemu? No właśnie. Rutkowski chyba zna jakieś, ma inne polecenie. On ma odebrać Rettingerowi jego rzeczy, bo to jest jakby tam, czyli obrać go z jego dokumentacji i ma uniemożliwić mu opuszczenie Polski, co jest ewidentnie sprzeczne z całą tego, czyli ewidentnie jakby obydwaj wykonują jakieś inne rozkazy, tak? No tak, ale dlaczego on nie odbiera połowę tych trucizn? Prawdopodobnie na nic innego, być może to jest po prostu taka sytuacja, że chce, że tak powiem, utrudnić wykonanie tego zadania, bo jego zadanie, które on jakby wykonuje według swoich jakichś rozkazów, a wydaje się, że można to tak zrekonstruować, że to, co chciał zrobić Rutkowski, to co się w zasadzie stało ostatecznie, czyli nie dopuścić do wylotu, że tak się wyrażę, powiedzieć, że on sam tam potem w końcu tego samolotu zamiast Rettingera wsiadł, tak? No tak, zdradzasz puentę następnego kawałka, ale już trudno, bo... Trochę przepraszam, że położyłem ten dowcip, ale... Bo on miał być tym, który zapewni bezpieczeństwo i organizację przylotu tej Dakoty z Brindisi, do której miał wsiąść Rettinger, bo to była taksówka dla niego. Specjalnie po to Brytyjczycy ten samolot wysłali. SOE wysłało specjalną załogę, to przecież bardzo niebezpieczne, setki kilometrów, w ogóle cała logistyka. No, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście te loty to były na granicy jakiejś, że tak powiem, kompletnej, bo że tak się wyrażę, dezynwoltury, bo tak jak Halifaxy, z których zrzucano zrzutków i broń, no były to jednak dosyć stosunkowo szybkie samoloty bombowe, które no to uzbrojone miały, też. No tam uzbrojenie było chyba bardzo niewielkie, ale zredukowane, no ale wszystko jedno. Natomiast ta Dakota to był samolot właściwie cywilny, powolny po prostu, który no, nie miał żadnych szans, że tak powiem, w starciu, nie wiem, z najbardziej przestarzałym, wrogim on samolotem. Chyba nie nadawał się do tego, żeby wylądować na tej polanie. No, na stosunkowo... Oczywiście, że chodziło o zasięg samolotu oraz możliwości właśnie tego lądowania. No wszystko jedno, w każdym bądź razie wydaje się, że jakby działania, czyli logika działań Iranka Osmeckiego i Chorodeckiej jest inna niż logika działań Rutkowskiego. Rutkowski usiłuje utrudnić, on chyba wie, bo ona mu się do tego przyznała, z tego by to wynikało, że on ma że jej zadaniem jest otruć Rettingera. Natomiast i tak go otruć, żeby on do tej Anglii trafił i tam dopiero zszedł z tego świata, tak? Taka jest mniej więcej narracja w tej opowieści Chorodeckiej, potwierdzona przez Rysia, i to trzyma się, mówiąc nieładnie, pewnej logiki, tak? Czyli mamy dwa źródła. Jedno źródło to jest Chorodecka i to opowiada o tym przynajmniej dwa razy, tak? Jeden tekst mam tutaj z 93 roku bodajże, który się nazywa Relacja Chorodeckiej Teresy na temat sprawy Rettingera. I to, skąd ja to wziąłem? No, mówiąc szczerze, nie wiem. To jest z książki, chyba sobie wynotowałem, Michała Wójcika. A skąd on wziął, to pewnie tutaj gdzieś jest napisane. Nieważne. I druga relacja to jest ta, którą znalazłem w twoim tekście na końcu. To jest ten aneks. Cytujesz protokół przesłuchania więźnia stalinowskiego więzienia, Rysia, z 1951 roku, gdzie Ryś o tym opowiada, no nie do końca, być może szczerze, bo się nie chciał pewnie narazić na jakieś konsekwencje jeszcze w tym stalinowskim więzieniu, więc nie do końca możemy wierzyć wszystkim szczegółom opowieści Rysia. Ale tam są pewne szczegóły, które być może on przekręcił, żeby siebie niejako wybielić. Chorodecka jakby nie miała powodu, żeby kręcić w latach 90., tak? Chyba, że no już była, ale nie była jeszcze tak
bardzo starszą panią wtedy, więc może to jest prawda. W każdym razie rozumiem, że Chorodecka realizuje, bo dopiero potem nabrała podejrzeń, że to wszystko jest jakaś lewizna, realizuje polecenie Iranka Osmeckiego, żeby otruć tak, żeby Rettinger umarł później, tak? To jej utrudnia ten Rutkowski. Ona mimo to tą częścią tej trucizny nam się posługuje, ale jeszcze jedna rzecz wchodzi w grę. Bo jeszcze nie róbmy tak, że ten samolot odlatuje, bo zanim on odleciał, to oni najpierw mieszkali w jednej izbie, w jakiejś wiejskiej chacie, ten Rutkowski, Chorodecka i Rettinger, jeszcze pchły ich tam, że tak powiem, prześladowały, a musieli czekać, bo każdej nocy mógł przylecieć ten samolot, tak? I tam z tydzień w tej chacie się męczyli. No siedzą, nie mają... w brydża gadają, piją kawę, jedzą zupę, tak? Są dwie wersje. No tak, ale to jest takie spotkanie ludzi, z których każdy ma troszkę inną wiedzę. Ona ma zabić Rettingera, ale w sposób taki jakby subtelny. Ten Rutkowski ma zabezpieczyć Rettingera i zapewnić mu wylot, ale my wiemy, że za chwilę zrobi w ogóle co innego. A Rettinger, no... jakoś nie podejrzewał chyba tych dwóch osób, że go próbują załatwić, bo jakby, no, mimo że wcześniej były te próby zabicia go, ale może mu do głowy nie przyszło, że będą chcieli go otruć, albo że nie będą chcieli go wziąć na pokład samolotu. Potem się przenoszą do jakiegoś dworu. No, a jednak mamy do czynienia z tak wybitnym politykiem. Tak? A widać, każdego można oszukać. Tak, ale przenoszą się do jakiegoś dworu, przy czym Rutkowski, który miał tam też przyjechać, już tam się nie pojawił, w związku z czym biedna Chorodecka ma tylko połowę tych trucizn, i jakoś je tam aplikuje. Te trucizny były dwojakiego rodzaju, ile pamiętam. Jedno to był proszek, który miała wsypać do jego walizki po to, żeby i na jego szczoteczkę do zębów, żeby to zadziałało jakoś właśnie z opóźnieniem, a drugie to miała jakieś coś takiego, co miała mu wlać do czegoś, co on będzie jadł, czyli nie wiem, zupy, kawy i tak dalej. No ale tu jest kolejna komplikacja, którą ty znalazłeś. No, że tak powiem, z opowieści mniej więcej wynika, że ten proszek pochodzi bezpośrednio od Iranka Osmeckiego. Skąd on ten proszek wziął, to też jest dobre pytanie. Być no, może... był szefem wywiadu, no to jakoś mu tam no, jego... Tak, ale on musiał to też... Musiał to jakoś, też jakąś tam procedurę musiał uruchomić, to też nie było tak, że szef wywiadu mówił, proszę pana, niech pan mi dziś jutro przyniesie truciznę, tak, i to jeszcze taką specyficzną. To wszystko trzeba było wysłać jakieś, zostawały po tym ślady jednak w systemie, tak, przecież to wszystko szło przez pocztę konspiracyjną, trzeba było wydać rozkaz na papierku, tak, gdzieś to tam się potem archiwizowało, tak, że to nie była taka prosta sprawa, tak? Tą drugą truciznę. No. Ale rozumiem, że śladu tego nie ma, bo to była trucizna, która była stosowana, zdaje się, do poczty, po to, żeby na przykład Gestapo, dostając listy, te anonimy, które Polacy wtedy wysyłali do Gestapo, bo byli tacy Polacy, to takie jakby lipne anonimy, ale właśnie nasączone tą trucizną, były wysyłane do Alei Szucha, tak? Żeby ci Niemcy tam się potrudnili. Różne tam były tego typu historie, no była też ta druga trucizna, która miała charakter jakiegoś płynu w ampułce, tak? To też no tak, ona była jakby takim zabezpieczeniem, jakby to pierwsze nie podziałało, to zdaje się, żeby to drugie... No raczej tam jest taka historia, że ten szef kontrwywiadu zdaje się, że no co najmniej bardzo lubił panią Izabelę i po prostu... Ten Fischer, którego przesłuchiwało UB w 1951 roku, ale wtedy był jej przełożony w 1944. Czy też może nawet się w niej podkochiwał i no nie chciał, żeby ona, ponieważ to posypywanie trucizną, która ma tego czyjegoś ubrania, no nawet jeżeli ona się posługiwała później, jak mi to opowiadała, taką maską, jak dzisiaj chodzimy, przepraszam. I tak samo ona pewnie była skuteczna na tego COVID-a, jak ta maska jakaś chirurgiczna, jak na ten wąglik, który był tą trucizną właśnie też wziewną, tak? Więc tutaj jakby no nam ewidentnie mogła się tym posypać, tak mówiąc nieładnie, i się sama tym zatruć na śmierć. No nic takiego jej się nie stało, jak wiemy, bo dożyła 102 lat,
więc może nawet odrobina trucizny na jakimś etapie człowieka wzmacnia, a nie osłabia. Tak, no tak, ale z tego, co Fischer mówił, zeznając jakiemuś dość prostemu, zdaje się, oficerowi UB, wynikało, że Fischer zamienił tę truciznę do sypania na sodę oczyszczaną. Że w ogóle to ona, nie wiedząc, że to jest niegroźne, wsypała coś, co nie było groźne, tak? A jednocześnie... On twierdził, że zamienił obydwie trucizny na nieszkodliwe rzeczy, a mianowicie na sodę oczyszczoną, co jeszcze się mniej więcej trzyma kupy, oraz na olej rycynowy, co już się kupy nie trzyma, bo ja jeszcze jestem to dziecko, które to świństwo kiedyś miało na języku i tego się nie da nie zauważyć, nawet w kawie, tak? To jest, no rycyna to jest, to tutaj już na pewno coś kręcił, no albo z kolei ten oficer UP coś źle zrozumiał, może to jakiś chodziło, że jemu też jest z czymś ten olej rycynowy kojarzył, w każdym razie Fischer zamienił to w taki sposób, że się Chorodecka nie zorientowała, jakoś wszedł do jej mieszkania i nie było. Ona, i to potem wynika też z korespondencji, którą ona mi kiedyś pokazała ze swoimi kolegami z oddziału już powojennej, gdzie o tej ta sprawie w pewnym momencie oni tam o tym piszą i generalnie on, a może to ona mi opowiedziała, już nie pamiętam. W każdym razie taka jest mniej więcej narracja, że jakby to powiedzieć, no nastąpiła, ona o tym nie wiedziała, ale nastąpiła podmianka obydwu trucizn, a przede wszystkim tej trucizny sypnej z tego powodu, że właśnie jej przełożony ją lubił i chciał uniknąć, żeby ona jakby była ofiarą swojej własnej, że tak się wyrażę, operacji. No tak, ale on twierdził, że obie trucizny zamienił, że tę jedną na sodę, drugą na rycynę. No, ty mówisz, że rycyny raczej to nie mogła być. No, być no może więc ten... powiem, no to albo jest jakiś błędny zapis, którego nie prostował w protokole spisany przez UBK-a, który z którego, ponieważ to było korzystne dla niego, powiedział jakiś olej jakiś, a on wpisał ten oficer rycynowy, więc ten zostawił, żeby już nie wyjaśniać rzeczy absurdalnej. Tak? Oczywiście nie był to olej rycynowy i co więcej, to nie było tak, że Rettinger nie miał żadnych problemów zdrowotnych. No właśnie, bo najpierw w ogóle on zwymiotował, to Chorodecka opowiada bodajże, ale to jeszcze przed odlotem i w ogóle miał kłopoty z brzuchem, w związku z czym to się przyczyniło do faktu, że on się spóźnił na ten samolot, ale już abstrahując od jego kłopotów z brzuchem, to potem nastąpiło coś takiego, że został sparaliżowany. W parę dni później odjęło mu władzę w rękach i nogach. Dlaczego tak się stało, to do końca nie wiemy, bo jeszcze tam jest ta sytuacja, że on wypadł z bryczki do wody zimnej, ale to przecież się działo w maju, no to ta woda no, nie była aż tak straszliwie zimna, żeby zaraz go, że tak powiem, szlak trafił i to było, zdaje się, pół metra tej wody. To rzeczywiście, być może rzeczywiście ta relacja, ona też chyba po prostu opowiadała o tej bryczce i tej wodzie i na sprawę, że jak ktoś opowiada 50 razy, to już sam wierzy w taką opowieść, ale wszystko jedno. Natomiast wydaje się, że rzeczywiście jedna z tych trucizn zadziałała. No ja nawet konsultowałem się ze specjalistami od tej problematyki tutaj, to był najprawdopodobniej albo tal, bo to są takie typowe objawy po talu, które on tam później miał, albo coś, co się nazywa trójortofosforan bodajże. I tutaj można się, że tak się wyrażę, spierać, który smak, bo mnie... No nie próbowałeś tam. Tylko... Ja nie próbowałem, ale po pierwsze udało mi się odnaleźć w dokumentacji Armii Krajowej informacje o dostarczeniu do tej właśnie komórki, do kontrwywiadu w ogóle 24 zestawów takich do trucia, mniej więcej odpowiadających tym tak zwanej sacharyny Q. To było coś, co jakby jakieś
warsztatach, powiedzmy, czy aptece, wyprodukowane na potrzeby Armii Krajowej, i to miało właśnie służyć takiemu odsuniętego w czasie mordowania różnych wrogów. No i tak nasuwa się logiczny wniosek, że po prostu Ryś wziął jedną czy dwie ampułki z tego zestawu, 24 ampułek, i te ampułki miała do dyspozycji Chorodecka. Natomiast jeżeli rzeczywiście założyć, że miała ona dwa zestawy, tak, bo coś musiał zabrać jej Rutkowski, a coś zostawić, no to istnieje też takie prawdopodobieństwo, które prawdopodobnie wcześniej mi nie przyszło na myśl, a teraz mi przyszło, że ona świadomie oddała mu tylko połowę, nie mówiąc mu, że oddaje połowę, on myślał, że zabrał jej całość. No tak, bo ona mogła być w stosunku do niego nieufna, bo on nie był zbyt sympatyczny i taki był dosyć niechętny. Ale też no mieli ten konflikt, tak, że musiała z jego powodu, a trzeba pamiętać, podróże koleją w tym czasie, to przypominało coś jeszcze gorszego, niż możemy pamiętać jako osoby już nieco posiwiałe z czasów PRL-u, jak się jechało na przykład do Zakopanego takim pociągiem, który już na dworcu Warszawa Wschodnia był tak nawalony, że można było tylko wejść przez okno, i to przy pomocy dużej ekipy, która tam czeka, wsadzała tak za nogi. Także to tak mniej więcej wyglądało, i się tam stało na jednej nodze przez 6 godzin, tak dosłownie. Ona nie lubiła tego Rutkowskiego i mogła go troszkę oszukać, aczkolwiek w tych jej relacjach ta informacja nie pada, ale może ona nie chciała już tak tutaj sama siebie oczerniać, że nie posłuchała tego pułkownika, a może rzeczywiście jest tak, że ten Fischer, zeznając na UB, zgodził się, że to jest Rycyna, żeby nie było kłopotu, bo jeszcze by go oskarżyli o to, że brał udział w morderstwie, tak? No to może on się wybielał, że to w zasadzie... Jak nie musiał w takiej sprawie, to aż tak interesujące dla UB nie było, to była jakby taka informacja, powiedzmy, backgroundowa, tak, która naświetlała jakieś sprawy, które ich interesowały, ale już na pewno dla nich nie było kluczowe, czy to była Rycyna, czy to może był jakiś Tal, czy cokolwiek, ponieważ to też były jakieś tam zdarzenia historyczne, które mogły być na przyszłość do czegoś wykorzystane, ale oni na pewno nie wiedzieli jeszcze na tym etapie, po co właściwie im ta informacja jest potrzebna, a dla nas ona jest, no możemy ją tutaj roztrząsać tak i w tą, i w tamtą stronę, natomiast rzeczywiście co w gruncie rzeczy się wydarzyło, no to na pewno jakaś trucizna została podana Rettingerowi i na pewno też nie była ona podana w dawce, która wystarczyła, żeby go z tego świata usunąć, ale zadziałała, więc po prostu... Potem sparaliżowało, ale na razie jesteśmy na tym lądowisku, gdzie ta Dakota przylatuje, i jakoś tak, rozumiem, że ten Rutkowski tak chytrze to ustawił, że Rettinger był z tą bryczką po jednej stronie tego dość dużego pola, jak rozumiem, a było ciemno, no bo wiadomo, że niedaleko Niemcy i tak dalej, a po drugiej stronie ta Dakota stanęła. I teraz dwóch młodych hakowców tego Rettingera miało doprowadzić, ale jakoś przez to, że on sam nie umiał dojść, starszy, niesprawny, kurza ślepota, nie widział dobrze, gdzieś tam się zagubił, tak? Dakota stoi tylko 7 minut, w związku z tym jest jedno miejsce wolne, nie ma Rettingera, jego bagaże są władowane, ta poczta oficjalna, i ni stąd, ni zowąd ten Roman Rutkowski sam tam wsiada, tak? Ten, który miał zapewnić to, że Rettinger tam wsiada, i daje rozkaz, żeby Dakota odleciała, tak? Tak się stało. Z grubsza, ja prawdę mówiąc, w tej chwili nie pomnę, czy Rutkowski miał tą Dakotę lecieć razem z Rettingerem, czy też po prostu wsiadł. No w każdym bądź razie później wszyscy byli zdziwieni jego pojawieniem się na lotnisku w Brindisi, łącznie z oficerami polskimi, nie tylko Brytyjczycy. Brytyjczycy go nie cierpieli, ale też nie cierpieli go ci Polacy, którzy później go tam witali, więc to pewna była sytuacja, która wywołała tam pewną irytację, tak,
tak. No tak, byli bardzo niezadowoleni, przy czym jeszcze na początku ja też doczytałem, że Brytyjczycy najpierw nie wiedzieli, że nie przyleciał Rettinger, bo przecież po to był wysłany samolot i byli zachwyceni, że on wraca z informacjami, a potem byli tym bardziej wściekli, to się okazało, że nie. W związku z czym Churchill nie, i Mikołajczyk nie mieli tej wiedzy, którą mieli posiąść. Tak, ale to jeszcze dociera do Londynu jakaś taka sytuacja, która opisuje to w sposób taki jakiś w ogóle przypominający jakiś western, właśnie jakieś bieganiny, jakaś strzelanina, ten samolot startuje. To znowu też taka krąży opowieść po Londynie, która jeszcze nadała temu dodatkowego takiego koloru, że to w ogóle podejrzana sprawa. Wspomniano, że tam właściwie tego Rettingera ktoś jakby zastrzelił, tak? To w ogóle była jakaś sytuacja, która była no, wybuch wściekłości polityków najwyższego szczebla, tak? Bo oni się poczuli, zarówno Brytyjczycy, jak i Mikołajczyk, tak? No tak, że wystawił ktoś ich do wiatru, ponieważ jednak taki samolot, no to nie chodzi o to, ile kosztuje, ale że to jednak pewien wysiłek, tak, i to te informacje były cenne, a tutaj żadnej informacji nie ma. Tak, przyjechał... nie tylko, że tak powiem, jest po Rettinger, bo tam jest jeszcze sprawa pozbycia się generała Tatara z kraju i tam różne inne historie tutaj wchodzą, jeżeli chodzi o cele tych misji, most i później też jeszcze tam dochodzą sprawy związane, ale to już będziemy zaraz o tym mówić, z takim twardym wywiadem wojskowym, ze sprawami V1, V2. Ale to nie zdążymy wszystkiego, bo za chwilę musimy kończyć. Ja bym chciał, żebyśmy przynajmniej z Rettingerem doszli do ładu. Mianowicie, co się dzieje z Rettingerem? Rettinger się tam przewraca na tym polu, wraca do tej bryczki, jakimś cudem ta bryczka została. Czytałem, że została dlatego, że jej woźnica był zainteresowany samolotem, bo to wtedy było niezwykłe, że w ogóle samolot jest, i tylko dlatego jakoby ta bryczka jeszcze tam stała z chorodeską na pokładzie. Rettinger wsiada, jadą jakoby na stację kolejową, która jest jakoś tam odległa, ale po drodze nie korzystają z mostu, bo na moście mogą być Niemcy, tylko jadą przez jakiś brud. Tam jest płytko, no ale ten brud ma tę cechę, że tam coś leży na dnie i ta bryczka się wywraca. W związku z czym wywracając się wyrzuca Rettingera do wody razem z jego bagażami. Potem ta chorodecka, ratując jakby zdrowie Rettingera, a przedtem miała go zabić, ale rozumiem, że ona dalej myśli, że on umrze za jakiś czas, ale na razie trzeba go ratować. W tym dworze, do którego zdaje się wrócili, ona rozpakowuje te rzeczy, które zasypała tą trucizną, żeby on się mógł przebrać, tak? Rettinger wraca do Warszawy, najpierw przez Kraków, w Krakowie się na chwilę zatrzymuje, wraca do Warszawy, wszystko niby jest okej, poza tym, że on jest wściekły, że ten Rutkowski go jakoś wystawił do wiatru i nagle Rettinger zostaje sparaliżowany. I dzisiaj nie skończymy tej opowieści, bo za chwilę musimy, że tak powiem, dobijać do portu, może jeszcze wrócimy do tego, ale rozpoczyna się rozdział pod tytułem co z tym biednym Rettingerem. Rettinger nie włada ani ręką, ani nogą i trafia do szpitala. Okupowana Warszawa no, nie jest miejscem, gdzie może tak człowiek sobie pójść do szpitala i Niemcy tego nie sprawdzą. Niemcy mają jego rysopis. Gestapo wie, że taki facet się tu kręci. Tak? Wiedzą o tym ci ONR-owcy, zdaje się, którzy chcieli go zabić. No i w tym momencie jest zawieszone życie Rettingera, który telegrafuje do Londynu, żeby szybko przysłali następny samolot. I jesteśmy w takiej sytuacji, prawda? No, tak to można powiedzieć, tak? No to jest ewidentne, że któraś z tych trucizn, raczej ten płyn, a nie ten proszek, bo tym proszkiem by się ewidentnie sama chorodecka otruła, jeżeli by się potem go rozpakowywała, przebierała wtedy. No, ponieważ robiła to na oczach Rettingera, to już nie mogła wtedy użyć tej maski, którą pierwotnie się zabezpieczyła, więc jakby wiedziała, że sama, więc dla niej to był też jakby, no, najadła się strachu, powiedzmy sobie szczerze, i też ją trochę pokarało. Natomiast rzeczywiście po kilku dniach Rettinger dostaje tej polineurozy, tak to się chyba nazywa, czyli takiego częściowego paraliżu, no i co komplikuje dodatkowo wszelkie plany
że tak powiem, wyeksportowania go na zachód to tym trzecim mostem. No tak, i on ma w głowie efekt tych wszystkich spotkań, ale nie może się ruszyć i jak chce przeczytać książkę, to musi językiem przewracać kartki, bo nie włada ani ręką, ani nogą. Leży w tym szpitalu i w zasadzie każdy, kto tam może przyjść, a z dodatku on zdaje się przyjmował gości, może go, nie wiem, udusić, czy jakkolwiek inaczej go wysłać na tamten świat. No to jest taka sytuacja. Myślę, że tutaj dzisiaj zawiesimy naszą opowieść. To, że Rettinger przeżył, jest jakimś cudem, ale też przeżył, zdaje się, dzięki Celtowi. I ja w tej chwili doczytuję jeszcze te źródła, ty pewnie znasz je na pamięć, to następnym razem, jak się spotkamy, jeśli się zgodzisz, opowiemy dalej. Bo misja Rettingera nie skończyła się wcale tak, że on... Obawiam się, że jeszcze na dwie rozmowy tego zostało. No bo widać, że choćby ta akcja tego trucia zdradzała, jakie były kulisy tych rozgrywek. To że tutaj on był tak czy inaczej traktowany, mordowany i tak dalej, jak podniesiemy kolejne kurtyny, to widzimy, że za tym stały te siły, o których mówiłeś na początku, prawda? Że gdzieś tam to była ta rozgrywka polityczna, że przecież ci ludzie nie dlatego chcieli go zabić, że tak im się zachciało, tylko dostali takie polecenia z kolejnych swoich tam, od kolejnych dowództw. No to myślę, że najciekawsze jeszcze przed nami tak naprawdę. Liczę na to, że jadąc do Krakowa i Zakopanego tym razem będziesz miał bardziej komfortową podróż niż Izabela Chorodecka, kiedy jeździła zabijać Rettingera. I jak wrócisz cały nar, to znowu o tym porozmawiamy. No, dzięki wobec tego za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę. No, to do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. No, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Reset Obywatelski.